Dzień dobry, zapraszam do kolejnej rozmowy. Dzisiaj naszym rozmówcą będzie Karol Paciorek, jeden z bardziej wpływowych youtuberów, a ja specjalnie dla Państwa włożyłam dzisiaj brunatną koszulę. Dlaczego? To już Państwo wiecie. Dziękuję i zapraszam do rozmowy. Dzień dobry, panie Karolu. Dzień dobry, pani Moniko. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja dziękuję za zaproszenie. No już. Choć nie wiem, czego się spodziewać. Tak? A oglądał pan jakieś... No tak. Tak? No i co, tak strasznie? Nie, nie, ja nie jestem... Ja wolę być po drugiej stronie. O. Ja wolę zadawać pytania. Pytania. No. No jest to czasami rzeczywiście wygodniejsze, chociaż czasami można więcej powiedzieć, kiedy się jest pytanym, a kiedy się... jest pytającym, trzeba więcej zachować dla siebie, więc... Ale są tacy, którzy mają taki styl zadawania pytań, że faktycznie więcej mówią o sobie tymi... pytaniami. Pytaniami. Albo no, próbują skraść show. O. Czy też komentarzami. Nie wie pan się czego spodziewać. Czy może dlatego, że obawiał się pan, że jestem po raz drugi wpisana do brunatnej księgi. Zresztą dzisiaj włożyłam nawet brunatną koszulę. A to ten pierwszy raz to już ten... który był tam pół roku temu? No, czy no, rok temu? Około roku to było, temu. I tak. Teraz jest już świeża teraz edycja? A za kogo tym razem? Teraz za Sebastiana Pitonia. Chyba nie wiem do końca, kim jest pan Sebastian Pitoń. Sebastian Pitoń, góralskie weto. Okej. Okay. YouTuber też z Kościeliska. Okej. Okay. Rozmawialiśmy o Guralen Folk. Też był pewien ze strony pana Sebastiana też pewien komentarz dotyczący Jedwabnego. I w związku z tymi dwoma tematami. A czy wpisanie do brunatnej księgi jest w jakiś sposób skomentowane? W sensie, bo to chyba nie wynika tylko z faktu zaproszenia gościa i jakiejś nie, jego znaczy, wypowiedzi, nie, tylko jego, braku kontry na przykład. Jego tak, treści i tego, że rzeczywiście nie komentuję, tylko słucham. I jak się pani do tego odnosi? O, próbuję pan przejąć tutaj. Jestem szczerze zainteresowany. Tak, jak, już mówię. Takiego robię. Rozmawiam z ludźmi. I jakby też się zastanawiam... No właśnie. Ale pan zaprasza mniej kontrowersyjnych gości. Zaraz powiemy o tych kontrowersyjnych, dobrze. Tak? Ale zaprasza pan mniej kontrowersyjnych gości i myślę, że też... Ale nie mniej ciekawych. Słucham? Ale nie mniej ciekawych. Ale właśnie nie powiedziałam, że mniej ciekawych. Ja starałam się otworzyć tak bardzo szeroko na różne spektrum gości i też tacy goście, którzy mają bardzo wyraziste poglądy, często bardzo różne od moich, ale też są przez to dla mnie nawet bardziej interesujący, bo to, co ja myślę, albo to, co myślą osoby, które myślą podobnie jak do mnie, jest dla mnie w jakiś sposób oczywiste. Natomiast ci goście, którzy mają inne poglądy, inny sposób myślenia, no to powiedziałabym, poszerza moją wiedzę. Czy ja się w to wliczam? W takim razie nie, jestem... Nie. Myślę, nie wiem, czy jestem bliżej pani poglądów, czy jestem właśnie też pod... Nie wiadomo. Myślę, że gdzieś się znajdziemy, ponieważ pan tak może bardziej w pytania od naszych widzów, do których tam przejdziemy w drugiej części programu, to będzie wiadomo, jak pan jest postrzegany. Natomiast zadał mi pan pytanie, jak ja się z tym czuję, że zostałam wpisana po raz drugi. Więc pierwszy raz to było, byłam zdziwiona, trochę zmartwiona, mniej zmartwiona tym, że ja zostałam tam wpisana, a bardziej myślałam sobie o tym, że wpisanie do brunatnej księgi, księgi osób, które się uważa, że mają poglądy faszystowskie, czy też głoszą faszystowskie treści, no, że faszyzm, co wszyscy uznajemy, jest czymś strasznym. Czymś, co no, przyniosło w historii rzeczy przerażające. W związku z tym, jeżeli zrówna się z tym dziennikarkę, która zaprasza gości, którym daje swobodnie się wypowiedzieć, zrównuje się ze zbrodniami faszystowskimi, no to w jakiś sposób się dewaluuje to, czym był naprawdę faszyzm. No jak kiedyś było takie powiedzenie, pan jest za młody, ale właśnie za mojej młodości mówiło się i przypomniał mi to dzisiaj Szymon Pękala, o której też będziemy mówić, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Tam było takie powiedzenie, tak. On cały czas istnieje. Zresztą. Istnieje, już trochę rzadziej, ale myślę sobie, że... Tożsame z byciem bardziej papieskim od papieża. Tak, w jakiś sposób tak. Ale już nie o brunatnej księdze, chociaż może i do tego też powrócimy. Powiedział pan, że
czy pan jest, pan się boi? Nie, bo jak już słyszę, że coś powiedziałem i teraz będę sobie musiał przypomnieć, no ale proszę, proszę, proszę. Nie, wszystko jest git, ja się zupełnie nie boję, nie, po prostu moja pamięć nie jest perfekcyjna, ale nie, śmiało. Nie, no to wie pan, to nie będę pana przypytywała z pamięci, chociaż dziś chyba ostatni dzień matur, kiedy nagrywamy to. To właśnie, też już chwilę minęło. I było w radiu, było pytanie właśnie, kiedy jechałam, zadane jednemu ze słuchaczy, który chciał wygrać płytę. Kto to był Karol Borowiecki? Nie wiem, kim był Karol Borowiecki. No, jeden z bohaterów, jeden z trzech bohaterów Ziemi Obiecanej. Grany przez Daniela Olbryskiego. Ale 100 lat nie widziałem Ziemi Obiecanej. Widziałem ją pewnie raz, więc nie odpowiedziałem. I to było na maturze? Czy to było Znaczy, no, myślę, że nie było pytania takiego, kim był Karol Borowiecki, tylko przypuszczam, że na maturze mogło być pytanie dotyczące właśnie Rejmonta i Ziemi Obiecanej. Nie stąd to pytanie. A pan... Czyli poległam. To nie było pytanie. To nie było matura, to bzdura. A pan studiował jakiś humanistyczny kierunek? Pedagogikę przez dwa lata. I po dwóch latach przepisałem się, znaczy zostawiłem pedagogikę i poszedłem na studia porównawcze cywilizacji na UJ. Czyli komparatystyczne tak zwane. Świetne studia. Bardzo dobrze wspominam. I co tam porównywaliście? Kręgi kulturowe. Tak w największym uproszczeniu. To był... Nie wiem, na ile teraz jest, ale wtedy, kiedy jeszcze ja studiowałem... W którym roku? Skończyłem w 2010. Może 11. Tak. Tak płynnie rzucałem te studia. To nie było tak, że jednego dnia przestałem przychodzić, tylko tak już wiedziałem, że to nadejdę. W każdym razie, kiedy jeszcze żył założyciel tych studiów, Andrzej Flis, profesor Andrzej Flis, który z katedry socjologii UJ-u, taka legenda krążyła, nie wiem, na ile to sprawdziło, dostał możliwość stworzenia własnych autorskich studiów. To był taki ciekawy świat zbieranych wykładowców z różnych kierunków, od religioznawstwa, z kierunków orientalnych, którzy po prostu jakieś części tego materiału, który się wgłębia na tych studiach, w wersji może trochę bardziej light, mieszali właśnie na KPSC. I to było takie bardzo... No, ja pamiętam te studia bardzo dobrze jako takie studia, na których fajnie jest być. Dowiaduję się takich ciekawych rzeczy. Na przykład jednym z takich korowych elementów kursu pierwszego i drugiego roku to było wpisywanie chrześcijaństwa w dzieje Europy. Tak? Czyli to, że nie da się dziejów Europy wyjąć poza nawias chrześcijaństwa. I to było bardzo często okraszane takimi autorskimi właśnie, czy to bonmotami, czy w ogóle całymi zajęciami prowadzonymi przez Flisa, które na przykład jeden tytuł których zajęć to był Jezus Chrystus, czarny Żyd. Więc proszę sobie wyobrazić, jak cała sala studentów młodszych i trochę starszych, ja już byłem tam po dwóch latach studiów, siedziała na UJ-cie, na auli, słyszała coś takiego na początku, to było takie wow, jesteśmy na fajnych studiach. Jesteśmy na studiach, gdzie ktoś mówi coś, czego wcześniej się nie słyszało, no bo to nie są teksty, które padają na przykład w liceum. Więc tak, bardzo dobrze wspominam. Ja studiowałam na polonistyce, skończyłam polonistykę, a potem studiowałam psychologię, ale rzeczywiście wtedy jeszcze nie było w ogóle kulturoznawstwa, wtedy, kiedy ja studiowałam w latach 80. I była tylko katedra kultury, była właśnie na polonistyce, jeśli mieli zajęcia z teorii. Katedra kultury? Tak. Mieliśmy zajęcia właśnie z teorii kultury, które też poza taśnie teorią literatury, to były takie jedne z moich ulubionych zajęć. Ale zostawmy nasze studia, choć one się nam przydają często, nawet w rozmowach. Staram się pana poznać poprzez pana rozmowy i dosyć to było trudne. Bardziej może też rzeczywiście się pytaniami od widzów, czy też komentarzami orientowałam, że bardziej pana widzą po lewej stronie, powiedzmy. Domyślam się, czemu tak może być. Ale rzeczywiście w wielu rozmowach tego nie słyszałam z pana strony, a potem zaczęłam się trochę orientować i im głębiej wchodziłam, to rzeczywiście widziałam, że rzeczywiście
jest pan lekko stronniczy w stronę lewą, a jak ktoś napisał tutaj z widzów w pytaniach, czy pan ciągle jest lekko stronniczy, czy coraz bardziej. No i właśnie chciałam się pana zapytać, jak wygląda pana droga, bo od ilu lat pan prowadzi swój kanał, też kanał z kolegą. I czy to też jakaś ewolucja poglądów, która następowała w tym czasie? Jeżeli tak, to czym one były spowodowane? No bo generalnie możemy, o tym pan rozmawiał też, o kilka rozmów pan miał, zresztą szalenie interesujących, państwu polecam, a też będę się starała pana Stawiszyńskiego zaprosić do siebie, do programu. To jest bardzo dobry pomysł. No i jedna rozmowa, 2 godziny 47, to nawet pobiliście nasze rekordowe rozmowy. No. Ja z Tomaszem się świetnie rozmawia. On zawsze przynosi jakieś spiskowe teorie. Tak, więc o spiskowych teoriach będziemy mówić, ale tam też właśnie było o tym, że się radykalizujemy generalnie jako społeczeństwa, bo możemy powiedzieć, że to jest już jakiś sposób światowe, czy też kulturowe bardziej zjawisko. No i jaka jest pana droga? Kiedyś o tym myślałem, że kiedy wspominają sobie czasy liceum, bo studia to ciężko stwierdzić, ale też nie wydaje mi się, żebym jakoś bardzo interesował się światem polityki. Za takiej młodości właśnie licealno-studenckiej. Mam wrażenie, że naprawdę większość moich znajomych wtedy się nie interesowała. Gdybym teraz, gdybyśmy się zapytali licealistów i studentów, będą mieli poglądy. Być może nawet mocne. Tak jak z kolei w moich czasach, bo w latach 80. No właśnie. Więc śmiem twierdzić, że na początku uzewnętrzniania się w internecie nie sądzę, żebym miał jakiekolwiek ugruntowane poglądy poza ogólno rozumianymi proeuropejskimi tak naprawdę. Czyli jestem młody, chcę żyć w fajnym europejskim kraju, ciągnijmy w stronę zachodu. Kropka. Więc wydaje mi się, że przez większość czasu tak bym się osadził, czyli bez jakiegoś mocnego ugruntowania. Ba, nawet teraz ja nie mam mocnych poglądów dotyczących którejkolwiek z partii. Ja to wielokrotnie podkreślałem przy okazji rozmów z kandydatami na prezydenta w zeszłym roku. Obejrzałam i myślę, że było widać pana bardziej sympatię i antypatię, chociaż też w jakiś sposób myślę, że kiedy spotykamy się z drugim człowiekiem i siedzimy z nim przy stole przede wszystkim, że nie jest to rozmowa zdalna, to czasami nie poglądy są ważne, a pewne cechy psychologiczne. Z kimś czujemy, że jest lepsza, nie lubię tego słowa takiego odkreślenia, że czujemy lepszą energię, czy flow, czy jak tam to jakby pan powiedzieć. Proszę mi powiedzieć, na pani ogląd, to z kim sympatyzowałem? Wedle? Nie, może nie była tak. Rozmowa... Do kogo było mi bliżej? Na pewno było panu, a dalej, ale może jeszcze inaczej. Najdalej. Przejmę tę rozmowę, to się Najdalej, z różnych względów, było panu z prezydentem Dudą. Był pan bardzo zdenerwowany, to było widać. Nie było widać, że jest pan zdenerwowany. Tak. I że byłem bardziej wyluzowany, niż jestem teraz. Wie pan kiedy? Nawet nie w trakcie rozmowy, ale to, co pan nagrał jako wstęp, co pan nagrywał już po rozmowie. I sam pan mówił o pewnych emocjach, które tam są. I ja miałam wrażenie, że ponieważ prezydent Duda, rozumiem, że przyszedł jako ostatni z kandydatów. Tak. I teraz to było tak zwane danie, że tak powiem, tego ostatniego słowa. I miałam wrażenie, kiedy to oglądałam, że pan bardzo by nie chciał, żeby ktoś potem panu zarzucił, że pan, będąc osobą, tworząc kanał, który jest mocno opiniotwórczy, szczególnie wśród młodych ludzi, ktoś panu zarzuci, że prezydent Duda dobrze wypadł i może wygrać. Nieprawda. Nie. Miałem dużo, dużo większe obawy związane z tym, że będzie mi mocno zarzucane, że ta rozmowa jest nijaka. A to trochę wynikało z kuchni, z tego wszystkiego, co sprawiło, że w ogóle do tej rozmowy doszło. W sensie to się sprowadza tylko do jednej rzeczy, mianowicie sztab Andrzeja Dudy, tak jak w przypadku zasad dotyczących wszystkich kandydatów, których zaprosiłem, ich było kilka, ale one były bardzo konkretne i powiedziałem, że one nie mogą ulec zmianie. Albo się na nie zgadzają, albo nie. Czyli rozmowa trwała około godziny, nie ma edycji żadnej, nie ma oczywiście wglądów wcześniej w sztab pytania,
Chociaż pytania powtarzały się, w związku z tym ktoś to oglądał. Niektóre, tak, to było naturalne, że niektóre rzeczy mogły być pewną wskazówką, jeżeli sztaby się przygotowywały, a pewnie się przygotowywały. I w przypadku sztabu Andrzeja Dudy doszło do tego jedno zastrzeżenie z ich strony. Mianowicie oni powiedzieli, że w porządku. Natomiast oni sobie zastrzegają, że jeżeli... Zastrzegają sobie prawo do odmówienia zgody na emisję. Znaczy, musiała się odbyć kolaudacja, tak? Musiała się odbyć kolaudacja, tylko że z tej kolaudacji nie mógł Ale i tak szybko, bo następnego dnia już został wyemitowany zaś odcinek, tak? Tak, po 24 godzinach. No jeszcze musiałem to zmontować i wysłać do nich. Więc te nerwy trochę wynikały z faktu... Te nerwy przy nagrywaniu, przy przygotowywaniu i potem, bo ja ten wstęp nagrywałem troszkę później, wynikały pewnie z tego, że w sumie nie wiedziałem, czy ta rozmowa będzie na tyle okej, że oni ją po prostu udzielą zgody na emisję z jednej strony, a z drugiej strony, że ona po prostu nie będzie miałka. No bo nie chciałem, żeby to była miałka rozmowa, ale też nie chciałem wyjść na takiego dupka, który gada z prezydentem, bo to jest prezydent. No jakby to była dla mnie bardzo nowa sytuacja. Do dzisiaj nie wiem, jakbym sobie teraz z taką rozmową poradził. Po prostu, no bo ja mogę lubić, nie lubić Andrzeja Dudę jako osobę, ale mam absolutny szacunek do urzędu prezydenta, bez dwóch zdań. Więc no, też nie jestem dziennikarzem z ogromnym doświadczeniem. Tak? Byłem w tej sytuacji bardzo, bardzo świeży. No, też miałam wrażenie, że pan prezydent był o tyle trudnym rozmówcą, że na te wszystkie pytania, krótkie pytania, które pan chciał odpowiedzieć, a pan prezydent rozwijał myśl, rozwijał... Ciekawe czemu, nie? ...dygresję. No właśnie, ciekawe czemu. Bo takie pytanie, tak samo jak każde inne, wprawny polityk, albo przynajmniej polityk, który jest już w tym takim ciągu odpowiadania na pytania, będzie starał się bardzo szybko przekuć w długą odpowiedź, w której on będzie przedstawiał absolutnie niezwiązane z tym pytaniem swoje poglądy, elementy programu, obietnice, zarzuty do kontrkandydatów. Przecież oni wszyscy są w tym dość dobrzy, jedni bardziej są transparentni w tym takim przekabaceniu widzeń, inni trochę mniej. A też trzeba pamiętać, że właśnie w rozmowie na przykład z prezydentem, no absolutnie nie taktem byłoby z mojej strony wcinanie mu się co drugie zdanie, panie prezydencie. Do meritum, no. Więc ale to można, pan, można troszkę, trochę wykorzystać pan, ten troszkę pan to materiał. Robił, ale rzeczywiście no, ale właśnie nie mogłem pozostawić tak. Pozostawił pan. I teraz takie, chciałbym, żeby pan się teraz postawił w sytuacji właśnie kandydatów. Dobrze. I w związku z tym bardzo proszę o podanie, tak jak pan prosił, swoich gości, każdego z kandydatów, wady i zalety. Z tamtych wyborów? Mhm. Okej, dobrze. I jako osoby polityczne, ale też również, żeby pan skorzystał ze swojego podwórka i tego, jakimi byli gośćmi. Gośćmi? Okej, dobra. No to jedźmy może chronologicznie, czyli Krzysztof Bosak był pierwszy u mnie. Od razu przeszliście na ty. Od razu przeszliśmy na ty. Ciekawostka, nie wiem, czy to wspominałem, bo ja naprawdę nie mam jakiejś świetnej pamięci do rzeczy, które mówiłem w tych różnych filmach podsumowujących, to było rok temu, ale to, co jest ciekawostką, to, że przyjechał metrem. Było to jednak zaskakujące, że kandydat na rozmowę przyjeżdża metrem. Zalety, no to jego retoryka, to bez dwóch zdań, wydaje mi się, że to nie jest jakieś zaskakujące, natomiast wydaje mi się, że jest to retoryka, która ma mimo wszystko krótkie nogi, w sensie to jest człowiek, który potrafi szybko onieśmielić ewentualnego dyskutanta do pewnego momentu, czyli To jest jego zaleta w oczach wielu osób i w moich oczach również, natomiast nie jest to coś nie do przeskoczenia. Ale co pan przez to rozumie? Czyli, że jest sprawny, że jest bardzo sprawny retorycznie tak? Że bardzo wiele, to jakby nauczony już przez wiele lat takich rozmów w kontrze, których ja na przykład nie uprawiam zbyt wiele, prawie w ogóle, to dobrze po prostu z nich wychodzi. Więc to jest absolutnie jego zaleta. Z takich plusów około samej rozmowy, czy gdzieś tam z backstage'u, to, że mieliśmy okazję przez chwilę porozmawiać. Ja miał taką ciekawą intuicję, jak żeśmy już skończyli. Powiedział coś podobnego jak pani, kiedy zaczynaliśmy, czyli pan ma takie poglądy takie lewicowe. Ja mówię, no ale z czego to, jakby jak z czego to wynika? Ale czy on, bo tak mi się wydaje, ale czy one na pewno są lewicowe, czy pan jest po prostu wrażliwy społecznie? Więc taką analizę szybką próbował wypowiedzieć i to było ciekawe, tak? W sensie doceniam to, że
On już po nagraniu rozmowy jeszcze chciał coś tam od siebie dołożyć poza kamerami, więc spoko. Bardzo profesjonalnie, szybko i mimo braku tego całego anturażu tych dużych polityków, którzy mają ogromne pieniądze sztabowe, jeżdżą samochodami, mają 15 osób, które z nimi się wszędzie pojawiają, to tutaj naprawdę wszystko było pozytywnie. Myślę, że wielu z naszych widzów się ucieszy, bo jest dużo osób identyfikujących się z Konfederacją. W porządku. I to jakby abstrahując zupełnie od samej Konfederacji, tak? Ale mówię o nim jako o kandydacie. Tak. Czyli następna osoba to był Szymon Hołownia. To była druga osoba, którą nagrałem jeszcze w studiu, zanim się lockdown zaczął. Też na ty z kandydatem. Tak, też na ty z kandydatem. To wydaje mi się, że poszło trochę po takiej linii, że no, on pracował w telewizji, ja gdzieś tam... Jak ten telewizyjny styl prowadzenia rozmowy i bez potrzeby zatrzymywania się na panowaniu chyba nie było konieczne. Plusem jest, wydaje mi się, ten... Ze mną też zarządził, żebyśmy byli na ty. Okej, no właśnie. Wydaje mi się, że on ma... Plusem jest ta jego taka... W cudzysłów to ujmę, taka normalność, tak? Że to jest sympatyczny Szymon Hołownia, który chce dobrze dla nas wszystkich. I wydaje mi się, że bardzo wiele osób to kupuje. Ja w pewnym sensie też to czuję i mam wrażenie, że to jest oczywiście coś, co pociągnięte do ekstremu może sprawić, że on się będzie bardziej emocjonalnie zachował przed kamerą, co niekoniecznie uważam za plus u polityka. Czyli płakanie przy konstytucji. Na przykład, ale to jest tylko ten najbardziej ekstremalny przykład. Nie, mówimy to taki wyrazisty przykład, tak? Tak. Więc to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o minus, no to wydaje mi się, że no, to po prostu wtedy jeszcze na pewno nie był polityk. Po prostu. I nie muszę się znać nie muszę zjeść zębów na świecie polityki, żeby czuć, że to jest człowiek, który jeszcze jest pod takim szyldem fake it until you make it. Tak? Udawaj, aż ci się uda. Jak już ci się uda, to zobaczymy, co dalej. I tak zaszedł bardzo daleko w tamtych wyborach. Oczywiście. Następnie mamy chyba albo Robert Biedroń, albo Kosiniak-Kamysz. Wydaje mi się, że Robert Biedroń był wcześniej, bo tam były 2-3 dni różnice. Roberta Biedronia największym plusem jest jego urok osobisty, takiego przyjemnego proeuropejskiego mężczyzny, który chce, żebyśmy byli jak, nie wiem, Holandia, żebyśmy byli krajem trochę jak z pocztówki. Natomiast jego największym minusem, o czym wielokrotnie mówiłem, no to jest to, że i to, co też mu wtedy punktowałem, no to, że podstawowa rzecz, którą obiecał, podstawowa obietnica, złamanie tej obietnicy związanej z Europarlamentem. Może zrzeknie się. Tak, no to było coś takiego, co jeżeli się jest politykiem, to trudno wyobrazić sobie, że ktoś tego nie zauważy, zapomni. Ale jego wizja Polski, rozumiem, że się panu podobała. Jego wizja... Jako Holandii. Poland-Holand. Nie wiem, czy on miał do końca wizję. A czytałem jego książkę, którą wydał 2 lata wcześniej, właśnie to, no, około 2 lat wcześniej, jak wiosna startowała w wyborach. To wtedy przysłał mi książkę, ją przeczytałem, w dużym skrócie była to książka polityka, więc powiedzmy, że wybitna literatura to nie była. Bardzo dużo to było w takiej fajnej myśli, ale nic konkretnego, więc ja też nie wiem, czy taka wizja, jeżeli mówimy o byciu poważnym politykiem, wystarczy. Mhm. No, w sensie, czy te okrągłe zdania, nie wiem, zielona energia, równość, to są rzeczy, które wystarczają na dłuższą datę. I jedną pamiętam też takiego wystąpienia. Chciałbym, żeby Polska była fajnym krajem. No właśnie. Teraz, wszyscy byśmy chcieli. Nie? Ale nie, znaczy każdy co innego przez tą fajność rozumie. Co ale wszyscy byśmy chcieli, żeby była fajnym krajem. Więc tak. To jest na tyle okrągłe zdanie, na tyle ogólne, że trochę ciężko się o coś zaczepić. No, także to tutaj się nie zmieniło. Kosiniak-Kamysz, uważam, że to jest naprawdę fajny facet. Mm-hmm. Wszyscy o nim dobrze mówili prawie, prawda? Tak, i kurczę, ja też tak uważam, że to jest naprawdę fajny facet. On miał w ogóle najlepszy ten setup do zdalnego transmitowania. Tak ładnie wyglądał. I on miał duże szanse, kiedy jeszcze startowała pani Kidawa-Błońska. Tak naprawdę to nie, moim zdaniem. No, ja nie mówię, że szanse, żeby zostać prezydentem, ale za to szanse, żeby mocno zaistnieć. Gdyby nie było Rafała Trzaskowskiego, to Kosiniak-Kamysz mógłby znacznie mocniej zaistnieć w tych wyborach. Tak mi się wydaje, bo to taka osoba, która najmniej kontrowersji budzi. Natomiast jeżeli na tamten moment, to nie sądzę, żebym pamiętał jakieś jego, czy
czy miał przed oczami jakieś takie wyraźne wady, ale to chyba samo w sobie jest wadą, bo wydaje mi się, że pokazuje pewną transparentność. A po tym roku, i już widziałem sporo jego wypowiedzi, no to to chyba bym to podtrzymał, w sensie, że to jest trochę taki, trochę bycie na potrzebę chwili ze swoją wypowiedzią, opinią. Czyli trochę temat. Nijaki, tak? Trochę nijaki, trochę nijaki, ale może on taki nie jest, no nie wiem, to często są takie setki urwane zdania, które wyjęte z kontekstu, no nie dają całego obrazu. Ale chyba miło się z nim przebywa, znaczy... Ale wydaje mi się, no online, tak. Mieliście online, tak. Tak. Więc on. Następnie, no to już zostaje nam tylko Rafał Trzaskowski, którego plusem i równocześnie minusem jest inteligenckość. Po prostu. Jedni... Ekskluzywność, elitarność, tak, coś takiego. Po prostu bycie dobrze wykształconym, konkretnym człowiekiem, który nie ma zamiaru się wstydzić swojej inteligencji i swojego inteligenckiego pochodzenia. To bym się zastanawiała, co znaczy inteligenckość, bo ta inteligenckość... może oznaczać coś takiego, co od pozytywizmu ciągnęliśmy i też w Polsce przedwojennej, czyli ten etos inteligenta poświęcającego się dla prostych ludzi i tak dalej. Więc ja bym powiedziała, że jednak pewnego rodzaju elitarność. Okej, okay, w porządku. To jestem w stanie tutaj się zgodzić. Ale jednak pomieszana z tym oczywiście, inteligenckim no bo tak, zaśpiewem. Elitarność się w jakiś sposób z tym wiąże. Tak. I to ja to odczytuję jako, równocześnie jako plus i jako minus, ponieważ mam pełną świadomość, że dokładnie przez ten duże plus... Duże miasta, ludzie wykształceni, natomiast przegrał. Zapominamy o tej Polsce, która nie jest beneficjentem. Tam też jeszcze miał kilka takich wywrotek na końcówce kampanii. Ja już nie pamiętam dobrze, ale on chyba w końcu nie do końca... Jest. Aha, wiem, przecież on się podpiął pod 500+, tak bardzo mocno na końcu. Tak, chociaż wcześniej bardzo krytykował. Dokładnie, to była jedna rzecz. I wiem, że coś jeszcze było, już tak dobrze nie pamiętam, więc nie chodzi mi tutaj konkretnie o to 500+, tylko chodzi mi o gwałtowne ruchy na końcówce kampanii. No to ja nie wiem, nie jestem w jego butach, nie byłem kandydatem, ale bardzo bym się mocno zastanowił, czy wykonywać tak mocną woltę, tylko dlatego, bo nie wiem, jakiś sondaż wskazał, że to może pomoże? No come on. Ale pan swoje studia komparatystyczne, porównawcze, wykorzystał na to, żeby zrobić program cały jeden, żeby porównać wypowiedzi różnych polityków z różnych okresów. Chociażby teraz porównuje się wypowiedzi liderów lewicy sprzed roku czy kilku miesięcy. A, no wiadomo. Prawda? Tak, i teraz to głosowanie. Ale myślę, że bardzo, bardzo wielu polityków i też kiedy prezydent Duda miał określić wady Rafała Trzaskowskiego, no to właśnie powiedział pewnej niekonsekwencji i właśnie, że to 500+ było przez niego krytykowane i również kwestia wieku emerytalnego. Tylko, że mi nie chodzi o esencję. Mi nie chodzi o to, że on zmienił ten pogląd. Tylko chodzi mi o to, w jakim momencie, w jaki sposób, jak szybko i jak argumentował te zmiany. Bo politycy zmieniają zdanie. Ale może powinniśmy ich trzymać za słowo. Albo żeby przynajmniej mówić, dlaczego zmienili. Ale można też zmieniać te zdania, nawet jeżeli ta zmiana zdania wynika z czystego interesu politycznego. W sensie ja rozumiem, że polityka to jest gra, to nie jest prawdziwe życie. Tylko jeżeli gra się w tę grę i pewnego rodzaju meczem są wybory i tam się gra na punkty, no to było równoważne ze stratą piłki po prostu w ostatnich 5 minutach. To nie oznacza, że to była zła decyzja na całej rozciągłości, bo gdyby on nie stracił tej piłki, mógłby wygrać. Natomiast chodzi o ten styl. Ktoś pochwalił, nie wiem, czy też nie był to znowu prezydent Duda, że pochwalił kandydata, czyli Krzysztofa Bosaka, że jest dość niezmienny. On powiedzmy niuansuje swoje rzeczy, że powiedzmy był dużo bardziej ostry wcześniej. A teraz był mniej kategoryczny, czy też radykalny, natomiast no, trudno by było go znaleźć na jakiejś kompletnej zmianie poglądów. To prawda. To prawda, tylko że pamiętajmy, że Krzysztof... Zresztą Robert Biedroń podobnie też. U Krzysztofa Bosaka mam wrażenie, że w ciągu tych ostatnich lat niezmienność poglądów jest, i on ma tego pełną świadomość, jest tylko rzeczą, która może procentować. Więc dlatego to jest dla mnie, tak, to można poczytać jako zaletę, ale to, że Krzysztof Bosak nie zmienia poglądów, tylko go buduje wśród jego już jakiegoś elektoratu. Ale tak bardzo możliwe, że rzeczywiście ma pan rację, że w pewnych środowiskach to
pewna zachowawczość tych poglądów. Mówisz sobie, no tak, on tak twierdził ileś lat temu, mu uwierzyłem i on tego nie zmienia, czyli mogę, dalej mu jest dla mnie wiarygodny. No, ale z drugiej strony nie ma tego otwarcia, że ten wachlarz jeszcze na stronę taką tych, których nieprzekonanych może też przekonać, czyli łagodząc swoje poglądy. Dla mnie Krzysztof Bosak jest osobą, która po prostu czeka. Mm-hmm. Dlatego nie zmienia poglądów. On czeka, ponieważ on czuje, że nastroje są takie, jakie są i po prostu ten czas jeszcze nadejdzie. I on nie powinien zmieniać poglądów, tylko powinien się trzymać tego, co było, żeby właśnie nie było takiej wywrotki u tego najbardziej betonowego elektoratu, że kurczę, Krzysztof. Było tak dobrze. Po co zmieniasz stanie? Tak mi się wydaje. Ale ja się nie znam na polityce w ogóle. Ale powiedział pan teraz bardzo ważną rzecz. Na polityce. Ale rozmawiał pan z politykami, no czyli rok temu. Przez przypadek sobie wymyśliłem, że... Panie Karolu, ja wiem, wszystko będzie... Jeszcze powiemy sobie o syndromie oszustwa, znaczy, ja że pan tutaj, się nie zna i tak dalej. Ja nie chcę tutaj... Nie, broń Boże. Cieszę się, że rozmawiam o tym jak najbardziej, tylko nie chcę, żeby to była jedyna rzecz. Jak... Ale nie porozmawiasz, że będziemy rozmawiać, możemy rozmawiać 2 godziny 47, tak jak panem Staszewicz, oczywiście. To zróbmy Dudę w takim razie. Ale nie, chciałbym, żeby pan dokończył tę myśl, że Krzysztof Bosak czeka na swój moment, kiedy przyjdą takie czasy. Czyli pan widzi... Nie jak osoba myśląca progresywnie, czyli że przyjdą raczej takie czasy, że już tam związki partnerskie, które to jest dla mnie też oczywiste, że one powinny być, ale że przyjdą takie czasy, że będą małżeństwa dla par homoseksualnych, że będą... W Polsce. Mówimy oczywiście o Polsce. W Polsce, że będzie adopcja dzieci, rozdział państwa i kościoła, większe prawa dla kobiet. No, i możemy różne jeszcze rzeczy za tym posunąć. W każdym razie, no tak progresywnie, no taka Polska fajna dla pana Biedronia. To jest dla z jednej strony... Dla tych ludzi też. No tak. Znaczy i dla jego chcę powiedzieć wyznawców, tak, ale tych osób, które jakby tam solidaryzują się z tym progresywnym, lewicowym, liberalno-lewicowym myśleniem. I w jaki sposób tak pokazują, że tak będzie nie tylko Polska, ale cały świat wyglądał i zresztą świat zachodów w tym kierunku zdecydowanie podąża. Nie uważam, żeby oni myśleli, że cały świat tak będzie wyglądał. Nie, że Europa. Znaczy, Europa, zwłaszcza ta Europa zachodnia. Cały świat, kiedy mówię cały świat, to mówię o naszym kręgu kulturowym. A pan powiedział coś takiego, że właśnie Krzysztof Bosak czeka, kiedy nadejdzie taki moment i że te czasy przyjdą. Czyli myśli pan, że właśnie po tym czasie takiego myślenia, takiego progresywnego, lewicowego, przyjdzie taki czas tego, co niektórzy socjologowie nazywają retroutopią, czyli powrotem do takich bardziej konserwatywnych wartości, do korzeni, do szukania takiej własnej tożsamości w rodzinie, w wierze. To znaczy, to są wartości, które cały czas są. Tutaj nie ma powrotu do czegoś, co jest jedną z dominujących myśli w tym kraju. A ja nie wiem, czy to jest dominujące. Jedna z. Natomiast ja też nie uważam, że dla Krzysztofa Bosaka czekanie to jest czekanie na absolutne zwycięstwo w którychś wyborach i rządy Konfederacji jako partii większościowej. Nie, no przecież to jest człowiek, który chce pewnie długo zabawić jeszcze w polityce i dla niego najważniejsze jest być w Sejmie. Jako jedna z partii. No najlepiej nie partia, która ma 5,5% i liczy się tylko wtedy, kiedy jest jakaś bardzo ważna ustawa i trzeba kogoś podkupić, żeby zagłosował odpowiednio, tylko chciałby się liczyć jako jedna z tych partii, które zawsze są ważne. Wydaje mi się, że zajęcie przez Konfederację miejsca, które przez lata okupował PSL, to byłoby już wow. Mhm. Znaczy ja nie uważam, żeby to było wow, ale no, to no dla niego byłoby super. Ale i tak w sondażach są cały czas od jakiegoś czasu wyżej od PSL-u. Prawda? No właśnie, ale takie już stałe zajęcie tego miejsca, czyli takiej partii, która nie jest największa, ale jest potrzebna. Ale jest języczkiem uwagi. No. Dobrze, chciałam, żeby się pan herbaty napił, bo pana zamęczyło. Ja nie chcę z kolei tutaj zaraz, żeby uciekać do toalety. To zrobimy przerwę, nie ma problemu. Niestety trzeba będzie iść aż daleko na Strych. Naprawdę na Strychu jest toaleta? No, widział pan, że jest tutaj totalny remont, w związku z tym jedyne miejsce, gdzie można zrobić siusiu, to jest na górze.
Oglądałam również tak, żeby pana poznać, to tak mi było też czasami trudno rzeczywiście w tych rozmowach z gośćmi, w związku z tym myślałam sobie, dobrze, poznam tego paciorka, wejdę na jego Q&A, bo moje Q&A wyglądają tak, że moi widzowie zadają mi dość osobiste pytania. Okay. I ja odpowiadam Q&A na te akurat nie widziałam pani. Więc... Tak, i ja odpowiadam rzeczywiście bardzo szczerze i osobiście. A jaki to jest rodzaj osobistego pytania? Nie wiem, załóżmy o ojca? Też. Na przykład? Okay. Też. Czy to będzie sprawy, ta kategoria? Sprawy rodzinne, no, okay. Sprawy mojego życia osobistego. Oh, wow. Tak, tak, tak. I to są takie rzeczy, które się pojawiają, ale też o książki, które lubię czytać, filmy, które polecam. W każdym razie jest to bardzo rozmowa z moimi widzami, zresztą długo zrobimy chyba Q&A, chociaż tak myślałam sobie, żebyśmy znowu powrócili na Mazurach, żeby zrobić tam cudownie mi było i państwo też pisali, że właśnie na Pomoście, na Mazurach i właśnie taki Q&A zrobiony, więc ten czas się zbliża, ale też może zrobimy wcześniej. W każdym razie myślałam sobie, poznam tego pana paciorka na tym Q&A, bo tutaj on mi się tak chowa za tymi gośćmi, no i patrzę statystyki. Ile lat mają moi widzowie, jaka płeć moich widzów, no. I sama statystyka. I mówię, dalej tego człowieka nie widzę. No ale jeżeli ktoś się ukrywa, to wiesz, o tej osobie najwięcej możemy się dowiedzieć. I tak mówię, no poszukam, gdzie zobaczę, gdzie ten Karol mi się tutaj szuka. Już nie pan paciorek, tylko ten Karol. No i gdzieś, ja już nie wiem gdzie, no. Karol mówi o syndromie oszusta. A ja jako psycholog oczywiście wiem, o co chodzi. Aha. I teraz będę chciała, żeby pan powiedział naszym widzom, co to jest syndrom oszusta i na co pan cierpi. Nie cierpi pana. W każdym razie może pan kokietuje nawet. Być może. No, to być proszę. Może trochę kokietuje. Syndrom oszusta, czyli z angielskiego imposter syndrome, to jest uczucie, które może dopadać w różnych momentach i ono się objawia tym, że jestem nieodpowiednim człowiekiem na nieodpowiednim miejscu, raczej rozumianym jako jestem na zbyt dobrym miejscu, jak na to, co umiem, jakie są moje kompetencje i tak dalej. I zaraz ktoś zauważy. I wszystkim powie, że to jest bujda na rysorach, że paciorek nic nie wie. I wszyscy się dowiedzą. Mówię tu teraz o sobie, tak? Mhm. Naturalnie ja to postrzegam w swoim przypadku przez właśnie pryzmat wieloletniej możliwości robienia tego, co kocham. Bo ja bardzo lubię robić co robię. Mam pracę, którą udało mi się stworzyć od 10 lat i... Naturalnie, że znaczy ja to postrzegam trochę jako źródło tego syndromu oszusta, że naturalnie będąc w tak uprzywilejowanej pozycji, raz na jakiś czas dopada mnie takie, kurczę, ja mam tak dobrze, że mogę sobie po prostu robić to, co robię. Być może jestem po prostu nieodpowiednią osobą na tym miejscu, że trochę za daleko, za dobrze mi poszło, albo ktoś zrobiłby za mnie to, co ja robię, lepiej. Objawiało się to dość klarownie w przypadku tych właśnie rozmów z kandydatami. W sensie naprawdę, to nie jest kokieteria teraz. Byłem jedyną osobą, która porozmawiała z wszystkimi kandydatami na prezydenta. No, to nieprawdopodobne. Tak nie powinno być. No nie. Nie, no kropka, tak nie powinno być. To powinni być dziennikarze, którzy pracują w którejkolwiek z telewizji. Nawet niech to będzie TVP. Mam to w nosie. W sensie, albo żyjemy... TVN24, czyli drugi. Że albo tak powiem, ale to nie ma znaczenia. W sensie żyjemy w kraju, w którym uznajemy, że cały czas są demokratyczne wybory, wolne media i wszyscy traktujemy się poważnie. No ewidentnie podczas ostatnich wyborów prezydenckich politycy pokazali, że nie traktują nas poważnie. I mnie jako obywatela, jako tego, który ma ten jeden głosik, naprawdę nie interesuje to, czy ktoś ma problem z którąkolwiek ze stacji, czy z jej linią programową, czy z jakimiś atakami. Mam to bardzo głęboko w nosie. Jeżeli to są wybory i obywatele mają się czegoś dowiedzieć, to ten obowiązek powinien być... I to jest jakby ciężar tego problemu leży po obu stronach. I po stronie mediów, i po stronie polityków. Ja naprawdę nie powinien być jedyną osobą, która dochodzi do takiej możliwości. Do tego jeszcze tylko dołożę jedną rzecz. Że przez to, że byłem w takiej sytuacji, no to gdzieś tam na końcu, zwłaszcza przed rozmową, nie wiem, z Trzaskowskim i z prezydentem Dudą, to czułem się już jak taki trybik w tej maszynie, no nie? Że mnie jest najłatwiej rozegrać.
Aha. Ja się przygotowuję sam, robię wszystko sam. Dlatego pan był zdenerwowany, chociaż pan twierdzi, że nie, kiedy pan rozmawiał z prezydentem. Uważam, że jak mam swój poziom zdenerwowania, jaki wiem, że mogę mieć, to byłem... Okej, okay. A ja nie znam, jaki pan może mieć... Więc... Są bardzo dobre słowa. No. Tak. No tak, ale wie pan co, no rzeczywiście też się nad tym zastanawiałam i taki był wywiad, już nie pamiętam kiedy dokładnie, ale w Gazecie Wyborczej, kiedy ja narcystycznie się dowiedziałam o pana istnieniu, ze względu na to, że pan napisał o tym, że pan nie robi programów politycznych i jedyny program, jaki pan pochwalił polityczny, youtuberski, to był mój. No to i jeszcze była towarzyszka panienka chyba? Nie, już chyba nie, bo to było już latem w okolicach. Na przełomie? Nie, bo to już były wybory, to już nie. A ja towarzyszkę panienkę skoczyłam w marcu, jak się zaczęła pandemia. W każdym razie wtedy właśnie tutaj Piotr z mojej ekipy mi powiedział, zobacz, to jest jeden z tych tutaj... najlepszych youtuberów i właśnie cię pochwalił, aż się dziwię, że Gazeta Wyborcza nie wykreśliła mojego nazwiska jako faszystki. W każdym razie też się zastanawiałam, bo ja się starałam, bardzo nieśmiało się starałam, w ogóle nie sięgałam po, mimo że jestem radną Warszawy, nie odważyłam się sięgnąć po pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, nie mówiąc już o prezydencie Dudzie, ale próbowałam z Robertem Biedroniem i po bardzo długim czasie i kontaktach z różnymi asystentami w końcu, że jednak nie znajdzie czasu. No i również starałam się, żeby to było takie no, bardzo po dwóch różnych stronach, bo ja szukam tych bardziej radykalnych gości, czyli chciałam też, żeby to było dwóch panów B, żeby było, czyli pan Biedroń i pan Bosak. I też dostałam, chociaż z Konfederacji ileś osób było, no ale to rozumiem, byli bardziej osoby z partii Korwin, a nie narodowcy, tak jak pan Bosak, chociaż pana Bosaka też będę zapraszać, może się uda tym razem. W każdym razie... A to on nie chce przyjść? Nie. Nawet też... po wyborach? Znaczy nie, po wyborach nie próbowałam. Po wyborach nie próbowałam. Bo próbowałam wtedy i potem już jak sobie inni goście, może spróbuję ponownie, bo rzeczywiście z Konfederacji, od strony partii Korwina, to był i pan Korwin-Mikke, i pan Dziambor, i pan Mentzen, i pan Wilk. Z Konfederacji również był pan Grzegorz Braun, za którego jestem dzisiaj taka właśnie brunatna, po raz pierwszy. To było za niego, a nie za Michalkiewicza? Nie, za Michalkiewicza chyba też, za pana Stanisława Michalkiewicza chyba też, ale chyba bardziej za słowa pana Grzegorza Brauna. Tak, i że kiwam głową. A jak kiwam głową? Jakiekolwiek są dla mnie treści wymienione, bo kiwanie głową oznacza, że się słucha i że się rozumie. I że się rozumie treści, że treści, które ktoś wypowiada. Ja wiem, że teraz rzeczywiście weszliśmy. I pan powiedział, że pan się czuł... Dobrze zrozumiałam, pan użył innych słów. Że pan się w jakiś sposób czuł zażenowany, że to panu udało się porozmawiać ze wszystkimi kandydatami, a nie te główne stacje, tak? Znaczy ja dużo lepiej bym się czuł jako jeden z wielu w tym układzie, po prostu. Znaczy tego ja nie rozumiem. Ja bym się czuła wyróżniona, gdyby mnie się udało. No ale co, to nie jest jakieś wyróżnienie, które mi... W sensie, to nie jest jakaś nagroda, którą sobie mogę postawić na półce. No come on. No ale to nie wszystkie nagrody się stawia na półce. No, to no jest, tak, ale... Ale znaczy, nie, ja bym chciała, żebym... Bo ja też dokładnie... Znaczy, mogę próbować zrozumieć i możemy rzeczywiście teraz sobie przeanalizować, dlaczego sztaby wyborcze uznały, że pojawienie się na YouTubie u Karola Paciorka jest lepsze niż pojawienie się w mainstreamowych mediach. I powiedzmy, jeżeli nie chcemy dobrze, żeby to były te najbardziej, powiedzmy, TVN24 czy TVP, które no wiemy, jedna i druga stacja jest bardzo sformatowana politycznie, ideologicznie. No ale jednak nie stawiałbym znaku równości na tym. A ja bym jednak odchyleniu. Postawiła, szczególnie po występie ostatnio Andrzeja Morozowskiego w stosunku do swojego gościa. Miał jakąś panią z lewicy, na którą krzyczał. To proszę znaczy, na Twitterze. Tego. Ja też tego nie widziałam, tylko na Twitterze to widziałam. Ale też, no, z całym moim szacunkiem i wielką sympatią
Kasiu, przepraszam, że to mówię, Kasi Kolendy, która nie pamiętam, czy wyprosiła ze studia, czy też sama wstała i wyprosiła ze studia, kiedy jeden z jej gości prawicowych, już, no nie pamiętam, a to już było, nie wiem, ponad pół roku temu, powiedział, użył sformułowania ideologia LGBT i chyba Kasia wyszła. No, czyli też jakby też, że nie ma o czym rozmawiać, jeżeli ktoś używa takiego terminu. No, jest o czym rozmawiać, ciągle jest o czym rozmawiać, cokolwiek gość powie. Podejrzewam, że w międzyczasie go zapytała, czy nie, jest to nie określić. Chyba... Nie wierzę, że wstała i wyszła. Rzeczywiście też już teraz tego nie pamiętam. Teraz już tego nie pamiętam, ale chodzi o to, że TVN24 no, nie jest też obiektywną stacją. Żadna nie jest. Żadna nie jest, ale powiedziałabym, że jednak najbardziej się... TVP. Myślę, że powiedziałabym, no bo tak, a z kolei ktoś, kto bardziej jest pro Prawo i Sprawiedliwość, powie, że jednak bardziej TVP jest ale ja nie bardziej pro, ale ja nie jestem ani pro jestem sierotą wyborczą. Ja symetrystą? Nie jestem, gorzej. Ja nie mam na kogo zagłosować. Nie głosował pan na wyborach prezydenckich? Nie, głosowałem. Głosowałem. Wolałbym nie. No ja też nie mówię. Wolałbym nie, ale uważam, że to nie ma większego znaczenia. Natomiast jestem sierotą wyborczą pod takim kątem, że dla mnie oddawanie nieważnego głosu na przykład, jako znak protestu, jest niewiele warte. Ja rozumiem, że niektórzy tak uważają i mają do tego pełne prawo. Ja nie jestem fanem. Więc dla mnie każda sytuacja, w której ja muszę zagryźć zęby, żeby oddać głos. I zawsze robię to z bólem. I od jakiegoś czasu robię to z bólem. I oddaję tylko po to, żeby nie oddawać nieważnego, albo żeby w ogóle nie pójść, co uważam za najgorszą rzecz. I tym samym, zagryzając zęby, oddając głos świadomie, mam świadomość tego, że ja teraz wiem, na kogo zagłosowałem i będę te osoby albo te partie obserwował przez najbliższe lata, więc biorę sobie na klatę to, że oddałem ten głos. Jak oni potem odwalają jakieś różne rzeczy, no to ja po prostu wiem, no tak zagłosowałem na nich. To był najlepszy wybór, jaki wtedy mógł być, on był do dupy. Więc dlatego się uważam za sierotę i naprawdę, ja rozumiem, kiedy ktoś mnie... Ale pan cierpi z tego powodu jako sierota, czy nie? No, tak. Aha. No jasne, że tak. Bo ja też nie brałam udziału już w drugiej turze wyborów i bardzo mi jest z tym dobrze. W porządku. W porządku, ale ja jakby mnie chodzi nie tylko o te wybory prezydenckie ostatnie, tylko w ogóle mam ogromny problem z tym, na kogo mógłbym zagłosować, żeby potem nie czuć się oszukany. Więc ale myślę, że jakakolwiek nie ma takiej możliwości niestety, że się na kogoś zagłosuje i się tak człowiek nie poczuje, dlatego że... No wszystko, pan rozmawiał z tymi, zadawał pan bardzo konkretne pytania też... Ale jednak trzeba sobie powiedzieć, że dzisiaj polityka to jest show. To jest show i politycy, ja tak sobie myślę nawet, z całym szacunkiem na pana prezydenta Trzaskowskiego. Znam osoby, które pracują, są wiceprezydentami Warszawy i nie są politycznymi celebrytami. I ja wiem, że te osoby dużo lepiej by zarządzały Warszawą. Ale ponieważ stała się walka polityczna, potrzebne są nam twarze, potrzebni są nam celebryci polityczni, osoby, które będą dobrze się fotografowały, będą się świetnie wypowiadały. Ale prezydent miasta Warszawy od zawsze był pewnego rodzaju możliwością. Czy mówienie sobie zawsze, albo na przykład wszędzie, bo ja na przykład już przestałam pisać interpelacje, bo mi się już to się znudziło, bo dostawanie odpowiedzi, że w większości państw europejskich albo w stolic europejskich jest coś takiego. No i co z tego? To nie znaczy, że jest dobrze. Nie znaczy, że jest dobrze i że wszyscy mamy zacząć jeździć nagle na rowerach. Nie zaczniemy jeździć wszyscy na rowerach. Szczególnie te osoby, które mają dzieci, które odwożą do szkoły, do przedszkola, które albo pracują w taki sposób, że muszą wozić narzędzia. A to coś z rowerami? Czy pan Trzaskowski to robił nie tak? Nie, no, ale jakby priorytetem jest to, żeby jak najmniejszy był ruch samochodowy w centrum, zwężać ulice, żeby te w czasie też, to jest dla mnie...
no nie do przyjęcia, że w momencie, kiedy jest pandemia, kiedy o tym się mówi, pisze, ludzie chorują, obojętnie, czy się w to wierzy, czy się w to nie wierzy, bo mamy tutaj też takich widzów, którzy w to nie wierzą, ale jeżeli jest taka narracja, że jest ta pandemia, ja akurat nią wierzę, to w tym momencie dawanie osobom, które posługują się pojazdami własnymi, samochodami, to oni powinni być premiowani, dlatego że to są osoby, które nie dość, że same się nie zarażą, to jeszcze zarażą jak najmniej osób. I w tym momencie wprowadzanie wyższych mandatów za parkowanie powoduje, że więcej osób przysiada się do transportu publicznego. Oczywiście, że tak. Ale rzeczywiście, że tak. Ci, którzy jeżdżą, jeżdżą dobrze, samochodami. To będą jeździli. No ale intencjonalnie powinno się powiedzieć, dobrze, wprowadzimy to, ale kiedy wszyscy będą zaszczepieni, wszyscy będą zdrowi, problem się skończy. Natomiast... Nie zgadzam się, dlatego że akurat problem... Lewicowiec, tego... proszę bardzo, proszę bardzo. Uważam, że problem czystego albo brudnego powietrza w centrum miast wszystkich, to jest rzecz, która jest tak stara i tak bardzo należy z nią walczyć w każdym mieście, które ma problem z czystym powietrzem, do tych miast zalicza się Warszawa, że jakieś rozwiązania po prostu powinny być wprowadzane. Ja nie mam, żeby była jasność, ja nie mam odpowiedzi na to. Pan Karol Paciorek przyjechał tutaj samochodem. Owszem. Pan Karol Paciorek, i o to pytają widzowie, nie chce mieć dzieci. Owszem. Nie będzie miał nawet. To pan wie, bo wie pan co, ile pan ma lat? 35 w tym roku. Jak miałam 35, to też mówiłam. Absolutnie. Żadnych dzieci. Naprawdę? Tak. Inaczej mówiłam tak od dzieciństwa, kiedy... Okay. Kiedyś, no pamiętam, wakacje na Krymie. Ale ja kocham dzieci. Dzieci są super. A nie, to fajne. W ogóle to to w ogóle nie ma znaczenia. Ja pamiętam wakacje na Krymie, mam jakieś 5-6 lat i jestem z mamą i z panią generałową Urbanowiczową i jesteśmy gdzieś tam, opalamy się i moja mama, co po niej odziedziczyłam, opalała się nago i również pani generałowa też i tam gdzieś na jakichś skałach przy... górach tutaj też i nad morzem Krymu i miał jakąś bardzo zażartą dyskusję na temat jakichś innych, bo to zawsze były plotki, zresztą polecam państwu moje książki, gdzie o tym piszę i te plotki między tymi generałowymi i żonami tych dygnitarzy, jakichś innych dotyczyły i tak dalej. I ja się w pewnym momencie włączyłam jako dziecko. Sześciolatka mniej więcej, okay. Tak. I ja się włączyłam i wtedy pamiętam moja ciocia Mergla, właśnie generała Urbanowicza, żona, moja ukochana ciocia, powiedziała, zobaczysz, Moniczko, jak sama wyjdziesz za mąż, będziesz miała dzieci. I ja pamiętam wtedy jakiś taki dziecięcy bunt, co to znaczy, będziesz miała, że to jest takie jakby, znaczy ja sobie tego nie zdawałam sprawy, ale że ktoś mi może powiedzieć, że tak będzie, że to jest oczywiste. I oczywiście to potem jakoś ewoluowało i potem moje życie w modzie, gdzie starałam się znaleźć swoją tożsamość, żeby się jakbyś odciąć od tożsamości ojca, że tworzę swój własny świat, swój wizerunek w tym świecie mody, który mnie niespecjalnie nawet interesował. Ale dawał mi tą rzeczywiście jakąś... Ile się robi, żeby trochę zagrać na nosie rodzicom, nie? Nie, to w ogóle nie na nosie rodzicom. Nie, to wie pan, to jest zupełnie inna sytuacja. To jest mówię taka, w tym kontekście robienia czegoś innego, odcięcia się. Nie, ale tutaj chodziło bardziej o to, że no tutaj nikt mi nie powie, przynajmniej się tak wydawało, nikt mi nie powie, że jak buduję swoją karierę w świecie mody, że mi Jaruzelski pomógł. Co Jaruzelski, dyktator, ale nie mody. No. W związku z tym... Tak mi się wydawało. Do dzisiaj ten rodzaj zadymionych okularów się kojarzy z jedną tylko osobą w Polsce. No, dobrze. I ze Zbyszkiem Cybulskim, który zresztą był moim wujem. Naprawdę? Z rodziny. Oczywiście z mamy Jaruzelskiej, tak. Okay. Więc tutaj my Jaruzelscy, ciemne okulary, ślepowron i dość wydatne usta. Już nie tutaj tak, to już nie jest tak. W każdym razie... usłyszenie o tych dzieciach, taka sytuacja, a potem w świecie mody, mamy lata 90. Jest cudowny serial, jak mi się wtedy wydawało, dzisiaj nie byłabym w stanie tego oglądać, czyli Seks w Wielkim Mieście, prawda? Okay. Modne kobiety, bez dzieci, kochankowie, cudowne restauracje. Kapitalizm pierwszy właśnie w Polsce, taki... barwny wtedy dla tych środowisk, których się obudziłam i po prostu
zwykły grzech celebryctwa, który no, biorę na siebie do grzech celebryctwa, naprawdę? Tak. No bo to jakby jak się jest w świecie mody, no to się chodzi na pokazy mody. Jak się jest na pokazach mody, no to robią zdjęcia na tych ściankach no, to i tak dalej. W pakiecie? No, to nie jest grzech, jeżeli to jest element tego... Znaczy grzech, bo ja myślę, że teraz to jakoś tam źle oceniam. I kiedy widzę dzisiejszych celebrytów, którzy się wypowiadają... do reszty polskiego społeczeństwa, które żyje no, w nieporównywalnie gorszym momencie, kiedy to przesłanie płynie z Malediwów, czy nawet tego z Zanzibaru, do których bardzo tyle osób już pojechało, no to mi się wydaje w jakiś sposób trochę niewłaściwe. Ale wracając do tych dzieci, bo cały czas o tym. Więc ja nie chciałam, a jak tak miałam 38, 39 lat, pomyślałam sobie, no tak, ale jak to będzie takie jak u Dygata, takie za późno, no to co ja zrobię? Ale co to znaczy za późno? Za późno. I co to znaczy, co ja zrobię? To nie chodzi chyba o szklankę wody na starość, kto poda, nie? Nie, ale to po prostu pomyślałem sobie o pewną decyzję, że podjąłem, że... Teraz trudno mi jest o tym mówić, ze względu na to, że pan jest zdecydowany na to, że nie. Bo ja wtedy nie, tak samo bym nie powiedziała nie. Ja wiedziałam, nagle w pewnym momencie pomyślałam sobie, bo najpierw, kiedy patrzyłam na swoje koleżanki, które mają dzieci, które pracowały ze mną w redakcji Twojego stylu chociażby, i ja byłam ta bezdzietna, i kilka z nas było bezdzietnych, no to my po pracy, tu mamy jakieś zdjęcia cudowne, po tych zdjęciach idziemy sobie do restauracji, a tu się napijemy, a tutaj jakieś historie miłosne i właściwie jesteśmy... No o 10 lat młodsze niż nasze rówieśniczki i mamy te koleżanki, które mają dzieci i które siedzą w domach, nie mogą wyjechać gdzieś na wakacje, nie mogą z nami wyjść wieczorem, są po prostu uwiązane. Ja to postrzegałam tylko jako coś, co jest no jakimś no właśnie kazematy macierzyństwa. Ale właśnie kiedy miałam tak 39, a może już 38 lat, pomyślałam sobie, a może będę żałować. A może po prostu urodzenie dziecka to jest urodzenie miłości. Kogoś, kogo będę kochać bez granic i ktoś to mnie pokocha. I za 5 lat może być na to za późno. I potem mogę całe życie żałować, że tego nie zrobiłam. No i, że tak powiem, dałam sobie tą szansę. Miesiąc czy 2 miesiące później byłam już w ciąży. Okej. Oczywiście, i powie panu to, większość matek, jeżeli będzie szczera, nie ma takiego dnia, kiedy by się nie pomyślało sobie, po co mi to było, i nie ma takiego dnia, kiedy się nie powiedziało, jak to cudownie, że mam dziecko, jak ja je kocham, ale ile lęków się z tym wiąże. Już na zawsze rezygnujemy z jakiejś takiej wolności, myślenia sobie, że w każdej chwili mogę odejść z tego świata, a tak naprawdę to ile będę zarabiać, to nie ma znaczenia, bo to sobie mogę tam żyć gdziekolwiek i tak dalej, a tutaj przecież trzeba zabezpieczyć dziecko. Więc strasznie długo mówiłam teraz i... A to było bardzo ciekawe. Ale chciałam, żeby pan wypił tę herbatę chociaż w tym czasie. Też co jest w tej herbacie? Nie, nic takiego. Na przykład serum prawdy. No mówił ostatnio... kilku gości bardzo chwaliło. Ostatnio też, że smaczna herbata. Jest bardzo pyszna. Nie, no jest bardzo smaczna. Słyszycie? Którzy nie chcecie bardzo dobra, być jest nieprzeparzona programu. Na pewno. Na pewno nieprzeparzona, jest bardzo dobra herbatka. Tak jest. Ja totalnie kupuję pani historię. Ona jest przepiękna i w ogóle bardzo się cieszę, że pani podjęła decyzję o tym dziecku, bo to widać, że chodzi o te rowery. I wie pan co? To rowery czy o dzieci? Jedno i drugie, to się bardzo ściśle ze sobą wiąże. No to rowery, dzieci na rowery? Nie, no, ale jak dziecko? Nie. Dziecko trzeba zawieźć do żłobka, jeżeli się pracuje. Żłobek, przedszkole, szkoła. Bo czasami rzeczywiście mamy ten komfort, że mieszkamy, że obok mamy szkołę i ta szkoła jeszcze nam odpowiada i to jest. I my jeszcze możemy zrobić wielkie zakupy. A to jak to ludzie robią w tych krajach, gdzie właśnie są ograniczone wjazdy do centrum? Nie mam pojęcia. No kurczę, bo jednak jakoś to robią. Nie mam pojęcia. Jest na pewno ten... Bo jest jeszcze Ameryka, gdzie wszyscy w ogóle do sklepu jeżdżą samochodem, nie? Zawsze i w ogóle każdy ma samochód od 16 roku. A tam są inne przestrzenie, tak? Też w ogóle. No to właśnie. W sensie chodzi mi o to, że... Co państwo myślicie na ten temat? Bo to jest też dla mnie bardzo ciekawe, jako
i osoby, która prowadzi ten kanał, ale też jako radnej Warszawy. No bo ja z jednej strony myślę sobie też tak ekologicznie, bo wczoraj chociażby jestem trochę podziębiona. Dzisiaj wydawało mi się, że nie będę w ogóle w stanie i w formie, żeby prowadzić ten program. Jest bo się trochę bardzo. Nie, jestem. Właśnie też jestem bardzo zadziwiona, że tak powiem. To ta herbatka. Zainspirował mnie pan. Cieszę się. Tak. A czy ja mogę coś dodać do samochodów? Bo ja dużo bardziej empatyzuję, jeżeli chodzi o samochody i posiadanie samochodów. Nie, no. Bo ja nie jestem jakimś, zabijesz mi wszystkim samochody. Mhm. Nie. Ale jako osoba, która mieszka w mieście, ja mam samochód głównie, posiadam samochód głównie dlatego, że pochodzę z Małopolski, tam mam dom rodzinny i pan jestem jeździ w bardzo małej wsi, do której nie dojeżdża PKP, do której, żeby dojechać z najbliższego dużego miasta, czyli z Krakowa, musiałbym się przyjechać PKP z Warszawa-Kraków i potem jakiś bus i się turlać do mojej rodzinnej miejscowości i zajęłoby mi to pół dnia. A jeżdżę tam dość często, ponieważ moi rodzice są, moje dzieci są posunięte w latach i chcę się z nim wydywać. I po prostu nie ma takiej opcji. Gdybym nie musiał jeździć do Małopolski, nie miał tego powodu, jakim jest mój ojciec, to już, ja już to analizowałem. Po prostu bym prawdopodobnie nie miał samochodu. Ale teraz do tego empatyzowania, bo ja się nie chcę tłumaczyć z mojego samochodu, bo to jest w ogóle moim zdaniem mniej istotne. Dużo bardziej empatyzuję z ludźmi, którzy właśnie poza miastami mają samochody, ponieważ oni mają daleko do sklepu, daleko do szkoły, daleko do pracy, tragiczną komunikację zbiorową. I to jest realny problem. PKS jeździ raz na pół dnia i tak dalej. W mieście, kiedy słyszę, że właśnie, że dzieci do żłobka, dzieci do przedszkola, uważam, że to są naprawdę rzeczy, które można przeskoczyć, jeżeli się chce. I są przykłady miast, które sobie z tym poradziły. Więc to jest moja odpowiedź trochę na te samochody. Proszę państwa, być może za 5 lat zaproszę pana Karola Paciorka, szczęśliwego tatę. Być może. Być może. Tak bardzo nie. I powrócimy. Tak bardzo nie, ale... To jest fajne. Dzięki temu już mamy ten zapach przyszłego spotkania. No. Mamy tę zapowiedź, więc super. No zapowiedź. Ale też pojawiło się to w pytaniach i ja też pewno, jeżeli nie odczytam, to przepraszam państwa, bo poruszymy to teraz, ale pojawiały się te pytania takie właśnie, że antynatalna polityka Karola Paciorka, chociaż ja u pana nie widzę, że to jest tak, że to pan jest przeciwko... Tak, przeciwko dzieciom, tylko pan sam. Ale ktoś tam napisał, że jak tak można myśleć, że nie chce pan mieć dzieci. Ja to też rozumiem, bo też takie było w jakiś sposób moje myślenie. Nie tylko ta moja wolność osobista, tylko że naprawdę takie myślenie egzystencjalne, takim Sartrem. Czyli takie właśnie takie, no życie, rodzimy się, żeby umrzeć, a po drodze jeszcze cierpimy. I po co? I tak dalej. Nie. Tak niektórzy pisali. Więc w porządku. Dobrze, to okej. Że jest coś takiego, że nie, i rozumiem, że pan... Ja potem powiem, co uważam, naprawdę. Aha, dobra. Nie, dobra. Bo ja zrozumiałam w ogóle, że coś takiego pan powiedział w tych lekkostronniczych panów od tak to z pytań wynikało, że pan Włodek nie chciał tego słuchać. No tak, ale to lekko, trzeba pamiętać, zwłaszcza dla tych, którzy być może kojarzą mnie tylko z Imponderabilią, że jest też lekkostronniczy. Lekkostronniczy to jest program komediowy, ironiczny, w którym ja i mój najwspanialszy pod słońcem partner ekranowy Włodek Markowicz. Jesteśmy jak dwa ognia. I to jest zabawne, to się samo ukształtowało. Dwa ognie czy ogień i woda? No dobra, niech będzie ogień i woda. Dwa ognie myślę jako dwa różne ognie. Rozumiem. To może jest dziwną faktycznie metaforą. Mądra była w dwa ognie. Jesteśmy różni. Jesteśmy różni. Po prostu tak nas ukształtowało życie, że mamy różne życie, mamy nieco inne poglądy na różne sprawy i to jest klucz programu, bo my się równocześnie lubimy. W sensie nie jesteśmy na tyle skrajni, żebyśmy nie mogli ze sobą wytrzymać w jednym pokoju, ale razem potrafimy prowadzić program. Dzięki temu ten program jest ciekawy, bo dwie osoby siedzące przed kamerą, komentujące rzeczy i komentarze, które by się sprowadzały tylko do tego, że sobie przytakujemy, to jest najgorszy program pod słońcem. No nie, no po co jest dwójka prowadzących w ogóle, niech będzie jeden. Więc rzeczy wyjęte wprost z kontekstu lekkostronniczego i podane jako, że ja coś powiedziałem, to nie chcę tutaj mówić, że po prostu tam często, oczywiście, że tam bardzo przeginam, no i to o to chodzi. Aha. Tak? To jest pewnego rodzaju kreacja. To, tak? to jest absolutnie kreacja i ja nie mówię, że to jest kłamstwo, to co tam mówię, tylko tam są rzeczy, które są jawnie przegięte. Mhm. Tak? I gdyby, nie wiem, gdyby którykolwiek z kandydatów na prezydenta zobaczył, jak ja się wypowiadam o którymś z nich w lekkostronniczym, to pewnie by nie chciał przyjść, ale to jest jednak komedia i jakby miejmy trochę luzu do siebie, bo i tak wszyscy umrzemy i to nie ma większego znaczenia, że ktoś się teraz kogoś nabija.
Ale ma znaczenie to, w jakim czyli miejscu żyjemy. Czyli egzystencjalizm. Egzystencjalizm ja pojmuję w ten sposób. Wszyscy umrzemy. Mhm. Nikt z nas nie wie, co jest po śmierci. Jedni uważają, że coś jest, inni uważają, że raczej nic nie ma. Ale niektórzy wierzą. No uważają, wierzą, tak? Mają swoje przekonania dotyczące tego, które wypływają z bardzo wielu różnych rzeczy. Ja mój egzystencjalizm pojmuję tak, że niezależnie od tego, czy coś jest, czy niczego po śmierci nie ma, raczej skłaniam się ku temu, że raczej za dużo tam nie ma. Uważam, że to, co robimy każdego dnia, to jest absolutnie najważniejszą rzeczą pod słońcem. Ja nie czekam na coś tam po śmierci, czego uważam, że nie ma. Nie, dla mnie to życie tu jest najważniejsze. I też nie w takim kontekście jakimś hedonistycznym, żeby imprezować całe życie i się świetnie bawić. Nie, nie. Każda decyzja, którą podejmuję, moja moralność, to jak ja żyję, to się złoży na moje całe życie. Więc to ja jestem absolutnie po przeciwnej stronie takiego, nie wiem, pustego nihilizmu i czarnomyślenia. Broń Boże, nie. Dlatego na przykład dla mnie te kwestie związane z Polską i z polityką są tak istotne, bo dla mnie ja nie czuję się jak człowiek, który żyje poza tym krajem. Aha. W sensie to, co robimy tutaj, to w jakim kraju żyjemy, zależy od nas wszystkich. I albo coś z tym będziemy zrobić, żeby było tutaj lepiej i to lepiej każdy inaczej pojmuje, albo odpuszczamy, myśląc, że samo się zrobi. Nie wiem, czy pan oglądał ostatnią rozmowę z panem redaktorem Sławomirem Jastrzębowskim, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który przez wiele lat był redaktorem naczelnym Super Expressu i który tutaj w tym programie twierdził, że jako ten redaktor naczelny, ale również Super Express miał pewną misję i pewne pokazywanie, na przykład Kasi Waśniewskiej, czyli mamy Madzi w bikini na koniu, też miał pewną misję, żeby pokazać, że to jest kobieta, która nie cierpi po śmierci dziecka. Czyli zna się panie Sławku, pozdrawiam. Proszę wybaczyć, że posługuję się to z panem. W każdym razie mówił o pewnej misji. I teraz też tą misją zapachniało z pana strony. Że ja mówiłem o swoim życiu. Tak, no. Ale no właśnie, o tym mówię. To, że jakby tutaj, że tylko temat misji był. I teraz, kiedy pan mówi, że pana życie... Jest tu i teraz. Jest tu i teraz. Tworzy pan dwa programy, jeden współtworzy. I to jest też jakaś misja? Co pan by chciał przekazać w tej misji? Powiedział pan, że po coś pan żyje więcej, prawda? Nie, że po coś żyje więcej. Powiedziałem, że dla mnie ma znaczenie to, co robię teraz, a nie jakaś hipotetyczna przyszłość, która być może ode mnie nie zależy. To co pan robi teraz? Co jest ważne? Wydaje mi się, że trzeba by to ja bym to rozłożył na dwie strony. Z jednej strony to, co robię teraz, to jest to, jak ja się czuję w swoim życiu. Czyli czy ja nie czuję, że na przykład pracuję za dużo. Tak, że czuję, że całe moje życie sprowadza się do pracy. Co pan robi? Czy pan robi coś jeszcze poza programami? Nie, te dwie rzeczy. Te dwie rzeczy i to mi zajmuje absolutnie cały tydzień. Jezu, jak ja panu zazdroszczę, że pan z tego jest w stanie wyżyć. Wierzę, że pani też będzie mogła. Przecież... No, nie sądzę. Nie. Przy moim nazwisku to raczej nie znajdę, że tak powiem, osoby, które będą polecać śliwki, herbatę najpyszniejszą i tak dalej. Więc tutaj to nie ma co, ale to nie ma problemu. Też mam pomysł i też bardzo państwa proszę o to, co myślicie na ten temat, ponieważ pomyślałam sobie, że ja bardzo dużo... Znaczy jestem też wykładowcą na SWPS-ie, uczę na dziennikarstwie takich przedmiotów jak narracja, informacja, ale też pomyślałam sobie, że różne szkolenia robię, czy też robiłam w związku z pandemią, one mi odpadły, miałam robić takie szkolenia dla kobiet, ale pomyślałam sobie, że zrobię i teraz czy państwo byliby zainteresowani czymś takim jak szkoła dialogu, żeby się spotykać i rozmawiać sobie o tym, jak rozmawiać, bo tego trochę zostaliśmy pozbawieni przez to, że jesteśmy uczeni, jak się spierać, jak się kłócić, a nie jak rozmawiać. Też nie jesteśmy uczeni, jak się spierać. No,
daleko nam do takich ideałów, jak choćby znaczy, Brytyjczycy, którzy się naprawdę uczą, jak spierać. Ale wie pan co, znaczy, nie, uczymy się, jak się spierać. Jak się znaczy, kłócić. Jak się kłócić, tak. No. Znaczy, tak. Znaczy, to nie jest na zasadzie debaty oksfordzkiej, no tylko to jest tak, jak kogoś zaorać, zmasakrować. A tutaj jest o to chodzi, jak rozmawiać. I tak właśnie o tym myślałam, żeby tego typu warsztaty zrobić. I co państwo o tym myślicie? Czy byliby chętni, ale również też dla tych osób, które chciałyby jakieś mieć programy na YouTubie. Ale teraz wracając. Panie Karolu, do tego, tu i teraz, co jest dla pana ważne, poza życiem z pana żoną, nie wiem, ma pan psa? Tak. A, tak, dziecka, nie, psa, tak. Ja mam psa tak. dziś mam psa, ponieważ dziś był weterynarza. I co? Coś mu wyskoczyło na uchu i trzeba było obciąć kawałek. I to nawet nie jest. Właśnie niekoniecznie, ale to jest tak małe, że nie dało się z tego zrobić biopsji. Taka kuleczka po prostu wyrosła, którą się najpierw udało tam lekko zdjąć, zrobił się strupek, no i teoretycznie powinna się wchłonąć. Kulka wróciła. Nieważne, mam psa. Nie, znaczy ja chcę pana pocieszyć, tak. Bo teraz mam Lolka, który niestety tutaj nie przyjeżdża, ponieważ jest remont, więc on by się tu jakiegoś cementu najadł, bo jest kompletnym wariatem. Jest psem. Nie nasiusiałby pan do butu, bo tylko zrobił to jednej osobie podobno. W każdym razie Lolek na razie nie przyjeżdża. Mam jeszcze kota, bo drugi kot niestety kilka miesięcy temu odszedł. W każdym razie mój poprzedni pies, też jamnik szorstkowłosy, też miał właśnie coś takiego na uchu i też było usunięte. Tak. I jeszcze potem 7 lat żył, więc... Nie, to ja pod tym kątem ja nie uważam, że to jest coś poważnego. W sensie ja rozumiem, że to był po prostu zabieg, który... I w ogóle ja się nawet trochę za niego cieszę. W sensie jakby wiadomo, że pies ma obcięty kawałek ucha i go boli, tylko chodzi mi o to, że teraz będzie wyglądał jak taki mężczyzna. A jaka to jest rasa? Czy to jest Welsh Corgi. Szkargi, to są te białe, to tak... To są te, które miała królowa brytyjska. Te takie śmieszne... A, korgi, tak, te długie takie, tak. Takie parówy. Tak. No, więc tak, mam psa. Mamy psa właściwie, bo on jest bardziej żany. I jeszcze jakieś zwierzę, czy nie? Nie. Ja mam syna, psa i kota. I przyjaciół. To jest gromadka. I przyjaciół, co najważniejsze. Czy nie wiem, czy najważniejsze, może najważniejszy syn. Co jest ważniejsze, przyjaciele czy syn? No syn, to jest krew, znaczy przyjaciele są bardzo ważni, bo wspierają, syn nie zawsze wspiera, tylko ma 17 lat, czyli czasami wspiera, ale głównie ja powinnam wspierać, w związku z tym to jest to i ze przyjaciół czuję się też czasami odpowiedzialna, ale za syna czuję się zawsze odpowiedzialna. Nawet jak ma 17 lat. No ale oczywiście. No co to jest 17 lat? Jest, jak się ma 12. Mnie się wydawało, że jestem wtedy mega dorosły. Ach! No właśnie. I to jest największy problem. I to jest, panie redaktorze, największy ale problem. Ale potem już przeszło. To wymagało chwili, ale potem zrozumiałem, że to nie byłem dorosły. Tu i teraz Karola Paciorka, bo cały czas odchodzimy od tego. Co jest dla mnie ważne. Tak, co jest ważne. Czy jakaś jest misja rzeczywiście? Nie mam. Absolutnie, broń Boże, nie mam misji poza dwoma takimi elementami. Jeden element, który sobie uświadomiłem jakieś 2-3 lata temu, to jest taki, że i on sprawił, że robimy lekkostronniczego dalej i że to jest dla mnie bardzo ważny element mojego życia, to jest poprawianie ludziom nastroju. Aha. To jest moja misja. W tym programie. I ona się absolutnie... Doskonale zazębia. Ale w tych lekkostronniczych. Bardziej lekkostronniczych niż w imponderabiliach, bo to jest coś, co daje mi energię i daje też energię widzom. W sensie to jest naprawdę bardzo fajny taki przepływ gdzieś tam wzajemnego spędzania czasu, nawet nie siedząc obok siebie. I uważam, że robimy to naprawdę nieźle. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która to trochę dopełnia i trochę przechodzi na ten drugi kanał, to jest po prostu robienie rzeczy porządnie. W sensie robienie rzeczy dobrze. Bo format, jakim są imponderabilia, no jest najstarszym formatem telewizyjnym, jaki tylko istnieje, czyli dwie osoby rozmawiają. To jest najmniej odkrywcza rzecz pod słońcem. Tylko teraz niestety szkoda, że z tą szybą i my cały czas widzimy tylko gościa z profilu. Ale ta szyba niebawem wejdzie. Miejmy nadzieję. Gdzieś tam te szczepionki spadną. Miejmy nadzieję. Proszę państwa, mam nadzieję, mówię teraz już w drugiej części programu, ponieważ kiedy ja sama powiedziałam w programie, że się zaszczepiłam, to część osób mi napisała, że już przestaje subskrybować. Wiadomo.
Ale tutaj dzisiaj pan Karol przyszedł do nas prosto po szczepieniu i tak samo jak ja miał. Tak, i tak samo jak ja miał szczepienie gdzie? Na Narodowym. Na Narodowym i też sprawnie wszystko przebiegało. Tak. Panie Karolu. Proszę. Zaraz przejdziemy do pytań. Bardzo doceniam w ogóle pani odręczne notatki. Bardzo doceniam. Tak. Ja wie pan rzecz. Co, ja w ogóle nie... Ileś lat temu, kiedy pojawił się internet, ja byłam tak wrogo nastawiona. I powiem tak, myślałam sobie, to jest po prostu jakieś oko szatana. To w ogóle nie ma nad tym kontroli i tak dalej. Dzisiaj myślę już zupełnie inaczej, kiedy mi YouTube usuwa programy. Że jest niestety nad tym kontrola dużo, dużo większa niż by się chciało, bo na przykład dostęp do pornografii, hard pornografii dla młodych ludzi jest pełen, a programy, gdzie użyte zostaje słowo chociażby śmierć, już jest ograniczone. Ale zaraz przejdziemy do pytań naszych widzów. No i panie Karolu, zaczniemy od naszych patronów i ich pytań. Pani Marta Kisiel pyta. Panie Karolu, niedawno pojawił się wynik sondażu, z którego wynika, że połowa dziewcząt w wieku 10-15 lat chce zostać youtuberkami. Patrząc z pana perspektywy, czy jest to zawód, do którego zachęcałby pan młodzież, czy też zniechęcał? Pozdrowienia dla pana i dla pani Moniki. Pani Marto, my również pozdrawiamy. Również pozdrawiamy. Uważam, że to jest dokładnie każdym innym zawodem. To jest trochę jak z pytaniem ileś lat temu przy okazji, nie wiem, boomu Małych Szamanii, czy jakiegokolwiek zwycięstwa w piłce nożnej reprezentacji, kiedy jest boom u dzieciaków na to, żeby robić właśnie to. To tutaj nie ma odpowiedzi, czy bym polecał, czy bym nie polecał. To jest po prostu... YouTube jest tylko narzędziem. Jest narzędziem do robienia rzeczy. No bo ja nie wiem, co to dziecko teraz, a w przyszłości dorosły człowiek miałby na tym portalu robić. Jestem przekonany, że za 5 lat to sytuacja będzie wyglądała bardzo inaczej. W sensie będziemy robić inne rzeczy na tym portalu. To one będą wyglądać inaczej. Odbiorcy się trochę jeszcze zestarzeją, bo cały czas ta demografia idzie w górę. Tak jakby ludzie, którzy zaczynali oglądać YouTube'a mając, nie wiem, 13 lat. Teraz mają 23-28 i będą, mając 40 parę, też głównie konsumować YouTube, więc to też się będą zmieniać. To już dawno nie jest portal dla dzieciaków. Wypełniony tylko głupimi filmikami. Tak, ale to chodzi o to, czy to może być, jeśli panią Martę dobrze zrozumiałam, czy to może być zawód, że można z tego żyć. I ja bym powiedziała tak, że też ja będąc wykładowcą na Uniwersytecie SWPS i też na Wydziale Dziennikarstwa i tam... też są osoby, które mówią, że chcą być influencerkami czy influencerkami i youtuberkami. I ja myślę sobie, w takim momencie chyba to była rozmowa z panem Bartosiakiem, który mówił, że polska młodzież chce zostać youtuberami, a z kolei chińska chce być astronautami czy też... informatykami. I no też tak, tylko że tak chińska młodzież ma możliwość kariery w kierunku zostania astronautą, ponieważ tam istnieje przemysł kosmiczny. Polska agencja, jak tam coś się nazywa, jakkolwiek się nazywa Polska Agencja Kosmiczna, to jest raczej byt teoretyczny niż praktyczny. W sensie, kiedy w Polsce rodzi się dziecko, które chciałoby być astronautą, ja bardzo mu kibicuję, tylko że on musi wyjechać, żeby nim zostać w przyszłości. Pozdrawiamy pana Hermaszewskiego. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie, tak. Cały czas jedynego. No w ogóle jak to brzmi. No właśnie. No właśnie. Więc nie można, jakby marzenia o czymś, co nie istnieje, to są marzenia ściętej głowy, a tutaj są rzeczy, które są dostępne. Znaczy tak, ale to jest teraz jest kwestia, czy marzenia, czy pragmatyczne myślenie. Tak naprawdę to dzisiaj możemy powiedzieć, że tak jak zawsze, zawód lekarza jest zawodem, który zawsze będzie potrzebny, czy będzie wojna, czy będzie pandemia, tym bardziej cokolwiek będzie się działo, zawód lekarza, chociaż bardzo ciężki, on zawsze będzie potrzebny. I też to też nie do końca. Bo za kilka lat bardzo dużą część czynności wykonywanych przez, uwaga, przez lekarzy, nie przez pielęgniarki, bo to jest inna bajka, lekarze, będą wykonywały... Chirurgia chociażby też zdalnie. Ale ja myślę bardziej o diagnostyce, to pewnie przejmą algorytmy, które będą bardziej trafnie potrafiły rozpoznać choroby. Więc
Czy będą potrzebni lekarze? Tak. Czy w takiej formie jak 10 i 20 i teraz lat temu? Absolutnie uważam, że nie. I to się szybko zmieni. W sensie nasze pojmowanie rzeczy przez pryzmat tego, co jest tu i teraz, bywa bardzo zwodnicze. Mm. Więc dla mnie to pytanie o to, że dzieci chciałyby teraz być influencerami, youtuberami, jest totalnie zasadne, ponieważ to jest ta rzecz, która teraz jest popularna. Mm-hmm. To nie ma większego znaczenia, bo za 10 lat może to być coś zupełnie innego. No, lepiej być youtuberem, kiedy się jest na przykład informatykiem, a nie humanistą. Czemu? No, wydaje się, że od jakichś, niestety teraz panu nie powtórzę, ale jakichś badań socjologicznych, że rzeczywiście absolwenci wydziałów informatycznych znacznie łatwiej znajdują pracę w różnych firmach, korporacjach, niż ci, którzy kończą... A, że lepiej być informatykiem niż humanistą. W sensie, tak jest. A zrozumiałem, lepiej być informatykiem, bo informatyk lepiej się odnajdzie na YouTubie. W sensie, źle zrozumiałem kontekst. Okej, wszystko gra. Nie, tak jak lekarz. Oczywiście, tak? Oczywiście. Mhm. Czyli zgadza się pan. Że lepiej być informatykiem? No jeżeli dla kogoś faktorem numer jeden jest sytuacja materialna, potencjalna w przyszłości, to tak. Natomiast... No nie wtłoczymy kogoś, kto ma wrażliwość charakterystyczną dla osób pracującej jako na przykład pielęgniarki czy pielęgniarze, nie wtłoczymy przed ekran komputera na siłę i nie każemy tam klepać, bo może jego kompetencje wrodzone są takie, że po prostu się daje do tego i to kocha, chce to robić, więc nie możemy patrzeć na wszystko przez pryzmat potencjalnych zarobków w przyszłości. No zarobków to jest jedna rzecz, a druga rzecz... naszych humanistycznych, ludzkich potrzeb, że wolimy mieć kogoś, kto się nami zaopiekuje bezpośrednio, prawda, niż będzie to internet. Dlatego właśnie powiedziałam, że te pielęgniarki nie będą tak szybko wyparte przez pielęgniarki, pielęgniarze wyparte przez algorytmy, bo to jest jeszcze niezastępowalne przez no, maszyny, ale tak? Wie pan, że... A lekarz już może być w jakimś stopniu. Ale wie pan, że średnia wieku pielęgniarek, i to jest pamiętam z jakiegoś programu z zeszłego roku, jest 58 lat, czyli tyle, ile ja mam lat, czyli jestem 2 lata przed emeryturą, która na razie wynika mi z tego, że będę miała aż 590 zł. I kolejny patron, który zadaje pytanie. Jak zawsze niezawodny pan Maciej Jakubowski. Dzień dobry. Tak, to jest niezawodny, powracający. Tak, tak. Czyli pani mówiła, że trochę jak w radiu są audycje, że codziennie rano dzwoni ten sam słuchacz, gdzie są tacy stali słuchacze, no nie, to jest pan Maciej, ale rzeczywiście tak? Pan Maciej jest niezawodny, zawsze zadaje pytanie. Proszę. Szanowny panie Karolu. Nie znałem pana dorobku wcześniej i zdołałem się przekopać tylko od ostatnich odcinków do końca stycznia. Mhm. Wiadomo, że jest to pana praca, ale ciągły research tego, co się dzieje w sieci, na portalach społecznościowych i w TV, budzi mój podziw. Czy to prawda, że przestrzeń youtuberów, jak w ostatnim czasie się mówi, to praca wieloosobowych ekip na jednego lidera i biznes pełen walki, nieczystych zagrań, zawiści, podkładania świń w walce o widza i o pieniądze. Nie byłbym sobą, gdybym serdecznie nie pozdrowił pani Moniki. Monika, nie przejmuj się brunatną księgą. Nie przejmuję się, jest brunatna koszula. O Boże. Super widz. To widać, że jest to jeden z tych widzów, którzy się zawsze będą pojawiać gdzieś tam na szczycie. Bardzo dziękuję, panie Macieju. Wydaje mi się, że pan Maciej opisał jednak nie bycie youtuberem czy twórcą internetowym i jego bolączki, blaski i cienie, tylko raczej opisał sympatyczny kapitalizm i liberalizm i rynek w ogóle, który jest usłany dokładnie tym samym, co tutaj zostało opisane. Ale tak naprawdę odpowiadając na to, co może było najważniejsze, to ja nie pracuję ze sztabem ludzi. Większość rzeczy robię sam. Lekko Stronniczego prowadzimy z Włodkiem, gdzie przygotowujemy się sami, nagrywamy się sami. Mamy montażystów w tamtym formacie, którzy faktycznie nam to edytują. W pana indywidualnym? Jestem sam. Sam. Nie. I sam pan montuje, tak? Też? Tam nie ma montażu. No bo znaczy to montażu jest w sensie jedna i jednej kamery na drugą w tak, tym sensie. Tak, to robię jest, ja. Tak. Dobrze. I teraz. A to i teraz jest dobrze. I teraz. Szymon mówi. W porządku. Ale to on zapytał, czy... Mm-hmm. O, dobrze. Jest nasz Szymon Pękala. Szymon, pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
Czyli będzie wojna idei za chwilę, dobrze. Koniecznie proszę zapytać o podatki. W końcu mają być wysokie, czy nie? Wiem, że był taki filmik. Oczywiście był taki filmik. Tak, ja go nie widziałam niestety. Nie? Ale to jest, bo tutaj nawet jest podesłane i Państwu też w linku podeślemy. Czyli pan się bardzo zdziwił, że pan jest bardziej lewicowy od Roberta Biedronia. No, a bo ale ja serio nie widziałem tego filmu. Aha. Więc ale w każdym razie, że pan się zdziwił, że kwota, którą pracodawca musi zapłacić z ZUS-em, z podatkiem i tak dalej. To jest fragment z Kostroniczego. Tak jest. No. No dobra, zna się pan na podatkach czy nie? Mam w końcu mają jednoosobową być wysokie, działalność czy... gospodarczą od paru lat. Tak jak ja. Płacę podatki. Czy jestem specjalistą od podatków? Czy mają być? Nie. Szymon pyta, czy mają być wysokie, czy nie? Jako lewicowca, rozumiem. Co to znaczy wysokie? Tutaj moglibyśmy się dywagować. Uważam, że powinny być one przede wszystkim racjonalnie wydawane. I w tym układzie, czym jest też racjonalność wydawania, to moglibyśmy pewnie długo rozmawiać, też nie jestem w tym ekspertem. Uważam, że jestem za wyższymi podatkami, tak? Generalnie rzecz biorąc, jestem za wyższymi, racjonalnie wydawanymi wyższymi podatkami. Chociaż się pan zdziwił, że mogą być tak wysokie i tam wtedy pan to będzie... To było w Elesie, ja się tam śmiałem, to była przegięta scenka. Ktoś mi to już kiedyś wyciągnął, ja nie wiedziałem, że to jest w tym filmiku wie akurat pan co? Wrzucone, i jest te, ale i ktoś tych mi to już pytań kiedyś jest bardzo dużo. Ja tutaj rozumiem. Tak jest zmniejszyłam porządku, do jakichś, ale, porządku, ale rzeczywiście, że tak powiem... Naprawdę? Czy ktoś widział scenkę z Elesa, gdzie ja się dziwię celowo? No, ale bardzo w porządku, dużo... nie, git, wszystko jest okej. No nie jest pan ekonomistą, jest pan po Wydziale Pedagogiki, rozumiem częściowo i się zdziwiłem, bo i częściowo komparatystycznie. Ile kosztuje utrzymanie pracownika na etacie. A pan jest sobie tak. Żeglarzem, sterem, okrętem. To znaczy mam działalność jednoosobową, jeżeli w tym kontekście to takie, pytanie. To ekonomicznie jestem żeglarzem, sterem i okrętem, tak. Czyli sam na siebie zarabiam i sam z tego powodu płacę podatki, tak, w Polsce. I zostając przy Szymonie, pan Marcin Michalski pyta, czy odważyłby się pan nagrać wywiad z prowadzącym Wojny Idei? Czy ta relacja pozostanie na poziomie kąśliwych uwag na grupkach FB? I ja się zanurzyłam w to. Naprawdę? I zobaczyłam, że ktoś napisał, że pan chciał zgłosić Szymona do usunięcia programu jego rozmowy z neonazistą. W życiu nie. Nie? Nie rozumiem. Ja nie wiem, czy on przeprowadził rozmowę z neonazistą. Tak. To ja jej nie widziałem. Aha. Ale to nie naprawdę nie wiem, o co chodzi. W sensie, że ja namawiałem do tego, no dobra, że coś... ale teraz okay, tak. No. Rozumiem, że zna pan Wojnę Idei i Szymon Mózg. Znam, jak znam. Wiem, że jest taki kanał, widziałem kilka filmów. Z wieloma tezami się nie zgadzam. Aha, bo ja zadzwoniłam do Szymona. Z Szymonem, Szymon był u mnie gościem, ja byłam gościem Szymona. Myślę, że Szymon nie będzie nadużyciem, jak powiemy, że w jakiś sposób się zawodowo przyjaźnimy i wspieramy. No i co? Co z tą Wojną Idei? Co się panu nie podobało? O Jezu, ale to ty... Ja nie spędzam dnia nad myśleniem, co mi się nie podoba na kanale Wojny Idei. W sensie to bym musiał... Ale jest ileś pytań, czyli widzowie to na to zwrócili uwagę. Bo jak sobie zażartuję raz na jakiś czas z Wojny Idei w takim czy innym kontekście... No to w jakim kontekście? W takim kontekście, że na przykład, bo to się zawsze dzieje w lekkostronniczym, że jak Włodek nawiąże w jakiś sposób do któregoś filmu Szymona, albo zrobi to przed nagraniem, albo zrobi to w trakcie nagrania, albo powie coś takiego kontrowersyjnego, coś, co może wprowadzić nas w kontrowersyjny taki ton, to ja mówię, Włodek, to znaczy, że teraz będzie taka Wojna Idei. Albo... jakby to są... Już teraz też się trochę gubię, bo już Ale ja wiem, że to bardzo dużą część widzów zdenerwowało. Miałem dwie takie
dwa takie momenty. Jeden to był taki, gdzie właśnie widzowie Szymona byli na mnie źli, że sobie z niego żartuję. I że jak mam, jak żartuję albo się z nimi nie zgadzam, bo pewnie bywały też takie sytuacje, gdzie... A dlaczego pan żartuje i dlaczego pan się nie zgadza? Bo mogę? No jasne, ale dlaczego? Oprócz tego, że mogę, może pan też na mnie wylać tę herbatę, no, ale... No Boże, bym tego nie zrobił. No, ale pan może. No. Dlaczego się nie zgadzam? No bo jakieś tezy, które były w jego filmach wtedy, kiedy jeszcze je oglądałem, no to naprawdę nie było niedawno. A pamięta pan jakie? No właśnie nie. Szczerze, gdybym miał się przygotować do wojny idei, gdyby mi pani powiedziała, to bym się przygotował i bym tutaj powiedział. Nie mam z tym żadnego problemu. Czyli... Ale ja nie siedzę na kanale Szymona. Nie. Było parę filmów jakiś czas temu, które jak zobaczyłem, to po prostu się z nimi mocno nie zgadzałem, ale to jakby... No, a drugi człon, żeby była jasność, bo to też może brzmieć, jakbym się z tego zmigał. Bo ja gdzieś znalazłam, ale to nie było ani pan, ani Szymon, tylko ktoś, kto komentował i już też jestem trochę zagubiona w tym wszystkim. No. I tam się pojawiła już właśnie nie ten neonazista, tylko że, jeśli dobrze pamiętam, że Szymon bardziej mówi niby, że jest to wojna idei, ale tak naprawdę jest bardziej po prawej stronie i tam się pojawiło profesor Peterson. No. I że tam dotyczyło jego wypowiedzi. A Peterson? No, jest tam gdzieś pewnie też po części Peterson, którego kiedyś czytałem, ale potem czytałem i przeczytałem jego pierwszą książkę i próbowałem znaleźć w niej coś ciekawego. Tych 12 kroków? Tak, 12 zasad w życiu. Tak. To czytałem jeszcze 100 lat temu, zaraz jak wyszło jeszcze po angielsku. Wtedy miałem taki okres, kiedy go słuchałem i myślałem, że to będzie coś dla mnie, ale potem stwierdziłem, że no nie, to te tezy, które on proponuje, nie są dla mnie. Ja nie wiem, jaki jest w ogóle stosunek Szymona do Petersona teraz, żeby on się bardziej skłaniał ku niemu. No ale to są jakieś takie różne poglądy na... Znaczy różne, bo akurat u Szymona się pojawiają również dyskusje. Jest Żyżek i jest Peterson, tak? Peterson. No tak, no, oni mieli razem debatę. Tak. No. Chyba nawet nie jedną. Chyba jedną. Jedną? Jedną, no tak. Bardzo interesującą zresztą i tam akurat ku zdziwieniu wielu osób po lewicowej stronie, gdzie również Żyżek wypowiadał się w jakiś sposób krytycznie na temat cancel culture. Ja uważam, że wszystko należy, w sensie elementy, zwłaszcza tak świeże jak cancel culture, absolutnie podlegają debacie. Mhm. Przecież to nie jest coś takiego jak cancel culture, co istnieje ile? 4 lata pewnie? Jest tak świeżym bytem, że jeżeli nie będziemy tego w jakiś sposób kontestować, nie będziemy debatować zasad dotyczących tegoż, tylko po prostu przyznamy, że to już jest i ileś osób się na to zgodziło i tak już zostaje, to nie jest dobry pomysł. A nie? Jakie jest pana spojrzenie na culture cancel? To chyba zależy od przypadku, w sensie o kim mielibyśmy, o kim... Bo to jest mechanizm, który dotyka różnych ludzi za różne rzeczy, tak? Tak. Więc co do mechanizmu, czy kancelowanie kogoś jest słuszną bronią? Uważam, że nie zawsze, ale nie wiem, czy mam teraz argumenty sensowne, żeby to podeprzeć, żeby to po prostu w jakiś konstruktywny sposób powiedzieć. Po prostu nie jestem przekonany do tego mechanizmu jako broni przeciwko ludziom, którzy popełnili złe rzeczy i działają w mediach. No bo to ich dotyka. Głównie. Złe rzeczy, czyli? Nie wiem, mobbing, molestowanie. Aha. Me too? No to się zalicza chyba do mobbingu i molestowania, prawda? Mm-hmm. No, czy wypowiedzi rasistowskie. Ale czy zawsze me too oznacza molestowanie? Czy też można mieć jakieś wątpliwości? Czy zawsze me too oznacza molestowanie? Mm-hmm. Prawdziwe molestowanie. O Jezu, to ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Okej, okay, dobrze, nie. To zostawiamy. Nie. Dobrze, rozmawiał pan i tutaj mam nadzieję, że widzowie nam wybaczą, że wejdę między pytania naszych patronów, a pytania widzów, a również pana rozmowy z panem Stawiszyńskim, o którym wspominałem na początku, i o teoriach spiskowych. Który tak naprawdę... Istniał w jakiś sposób zawsze. No zawsze, długo, tak.
Moim zdaniem zawsze. Nie mamy tego zapisanego. Pierwsza teoria spiskowa, jaką ja pamiętam, jako żyjąca prawie 60 lat na tym świecie, to jest taka, że pani, która sprzątała u mojej babci, kiedy byłam małym dzieckiem, i pamiętam, że opowiadała o tym, z czego Żydzi robili macę. O Jezus, z krwi chrześcijańskich dzieci? Z krwi chrześcijańskich dzieci. Mhm. I pamiętam, że ona o tym bardzo swobodnie mówiła. I pamiętam znowu to też, zapewnik. Ona w jakiś sposób zapewnik, ale też osoby, które tam były, czyli moja babcia i też jakieś inne osoby, nie oburzały się na to. Czyli, że to było jakąś teorią spiskową istniejącą przed wojną. Po wojnie. Co my mamy? Teraz państwo, którzy jesteście mniej więcej w moim wieku, z mojego pokolenia, będziecie państwo, jeżeli jeszcze szczególnie w Polsce żyliście, to będziecie państwo może pamiętali tak zwaną teorię spiskową, chociaż wtedy nazywała się teorią spiskową, a mianowicie Czarna Wołga. Nie wiem, to nawet ja pamiętam. Pamięta pan, tak? Czarna Wołga, czyli... A to nie jest teoria spiskowa, to był straszek na dzieci. To było straszenie dzieci, ale to była teoria spiskowa, tylko... Nie, bo dorośli w to nie wierzyli. Dorośli nie mieli powodu, żeby w to wierzyć. Dobrze, ale nieważne kto wierzy, jest jakaś teoria. Teoria spiskowa to są protokoły mędrców Syjonu. A, tak pan to jest teoria spiskowa. A nie, a dla mnie to jest po prostu pewna rzecz, która istnieje w świadomości społecznej i która nie jest absolutnie negowana, ale jednocześnie nie trafia do mainstreamu. Czyli jest. Ale nie, dobrze, przedstawię państwu, z czym jest była Czarna Wołga. Czarna Wołga była w moim dzieciństwie i wczesnej młodości. Było to, że jeżdżą czarne wołgi. W tych czarnych wołgach nie są akurat dygnitarze PRL-osy, co by się wydawało, bo akurat oni jeździli czarnymi wołgami, tylko zakonnice. I znowu pojawia się krew polskich dzieci. Dzieci, które właśnie pobierają. Czemu zakonnice? I też teoria spiskowa, która humorystyczna, i nie wiem, czy się pan z tym spotkał, to mówiło się, że i to było też w całej Polsce i na różnych osiedlach mieszkaniowych, gdzie były kioski ruchu i pojawił się jakiś staruszek albo staruszka, którzy robią igłą albo szpilką dziurki w prezerwatywach. Słyszał pan o tym? Mogło coś takiego być. Tak. Może jakaś wariacja na temat. Ale to też nie jest, to nie jest teoria spiskowa. Mogę powiedzieć, co dobrze, to jest. Proszę, to jest urban legend. I Czarna Wołga, i ci staruszkowie przekuwający prezerwatywy, dlatego, to jest urban legend. Dlatego, że nie było internetu. Dlatego, że nie, to jest nie coś było... innego. Bo nie, to nie ma teorii. To nie ma, bo dlatego to nie jest to pojęcie. Tutaj nie ma żadnej teorii. To jest opowiastka. O kimś, kto robi coś. O Czarnej Wołdze, która porywa dzieci. O dziadku i babci, którzy przekuwają prezerwatywy, żeby się jednak dzieci rodziły. I tu koniec. Tutaj nie ma nic dalej. To jest opowiastka, którą się opowiada i ona ma wywołać taki albo inny efekt. Teoria spiskowa to jest Bill Gates kiedyś powiedział, jest który jakiś jest kontekst, który być może jest jaszczurem, kiedyś powiedział w jakimś kontekście o tym, że chce rozwijać technologię mikrochipów. Robimy wielki przeskok do przyszłości, jest 2020 rok, rozwijają się szczepionki, bo mamy COVID. Bill Gates zajmuje się w jakimś stopniu szczepionkami, być może inwestuje w te firmy, które je produkują. Teoria spiskowa jest taka, Bill Gates kiedyś mówił o mikrochipach, teraz się zajmuje szczepionkami. Szczepionki mają trafić do wszystkich organizmów, wszystkich ludzi na świecie. Bill Gates chce kontrolować wszystkich, jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Bill Gates produkuje mikrochipy, które będą w szczepionkach, które będą nas kontrolowały. To jest teoria spiskowa, bo ona nas dotyka. Ona jest absolutnie nie do udowodnienia, jest też absolutnie nie do obalenia. Żywi się, jej pożywką jest grunt bardzo silnych emocji, które targają ludźmi i niepewność związana z czasami, z którymi żyjemy, w sensie mówię o tych ostatnich tam 12-16 miesiącach i ona nie ma końca, w sensie to jest, teoria spiskowa jest takim puszczeniem niepewności, jest takim A ja bym się tutaj nie zgodziła z panem. Proszę. Dlatego, żebym powiedziała, że to jest tak, za czasów, kiedy nie mieliśmy internetu, to te teorie spiskowe
groteskowe, tak, z tym dziadkiem, który robi te dziurki, czy te zakonnice, które jeżdżą w czarnych wołgach. Zresztą, proszę Państwa i Panie redaktorze, świetnie użyte. Mhm. Ja się absolutnie nie zgadzam, że film Smoleńsk dostał, że był najgorszym filmem, ponieważ jeśli chodzi o film propagandowy, to był świetnie zrobiony. I tam pojawia się... Tak. Mamy różne marginesy. Nie, no dobrze. Znaczy świetnie, dlatego nie, że w tym sensie oddziaływujący. Dlatego, że tam, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że tam mamy odwołanie się do czarnej Wolgi. Tylko to jest czarne Volvo, które jeździ. Jezus. I tam, gdzie się pojawia. Czyli mamy czarne to tylko mówi i mamy Volvo. Ten film. Tak. Mamy to Volvo. Mhm. I tam, gdzie ono się pojawia, tam pojawiają się niby samobójstwa, prawda? Chociażby pana generała Petelickiego. I to jest tak. To był wątek Petelickiego w Smoleńsku? Tak. Ja już nie pamiętam, widziałem ten film, ale to nie... No to widzi pan, okay, nie pamiętam. I to jest różnie, że tam użycie takich jak z Einsteina, zbliżeń na twarz złego człowieka. Błagam. Czy też nie kalajmy pamięci po Einsteinie w Smoleńskim. Nie, ale wie pan co? Użycie pewnych środków. Nie, dlaczego? Dlaczego? Inaczej nie oceniajmy pewnych rzeczy. Oceniajmy. Nie, oceniajmy. Nie oceniajmy. Dlatego. Oceniamy. Nie. Nie oceniajmy pewnych rzeczy, dlatego że one zostały zrobione przez pewnych ludzi, z którymi się nie zgadzamy. Środki zostają środkami. Jeżeli używamy kamery, żeby pokazać ofiary, używamy tej kamery, która patrzy z góry na bohatera, czyli widzimy go jako małego, skurczonego, osaczonego, no to ono jest środkiem i obojętnie kto tego użył. Ale czy też kiedy pokazujemy świat i myśli złego i kiedy jest najazd i kiedy mamy na całym ekranie. Ja poszłam na film Smoleńsk do kina. Poszłam do kina i była jakaś tam wycieczka starszych pań, które przyjechały w kinie Luna, którego niedaleko mieszkam. I jest na cały ekran twarz złego naszego polsko-holenderskiego aktora, który ma symbolizować prawdopodobnie Adama Michnika. I widzimy tą skrzywioną, złą twarz i wiemy, że to zło, które przysiąka, po prostu ono jest takie dominujące, duże, w przeciwieństwie do tej kamery, która pokazuje tą osobę skurczoną i która jest ofiarą. Znaczy, ja mogę powiedzieć, dlaczego oceniajmy, moim zdaniem? Bo ja rozumiem, co pani chce powiedzieć, tylko że Smoleńsk nie jest jedynym w historii filmem propagandowym, jaki powstał. Wydaje mi się, że prym w tym wiodą Amerykanie, którzy filmów propagandowych których my możemy nie uznawać za propagandowe, wyprodukowali bardzo wiele, takich jak na przykład Szeregowiec Ryan, który ma w jakimś stopniu pokazywać to, jak wspaniała jest armia amerykańska. Znaczy, albo szereg filmów przeciwko wojnie w Wietnamie, prawda? Na przykład. Tylko że tamte filmy są tak dobrze napisane, tak dobrze nakręcone i tak dobrze zagrane, że ja nie muszę dostawać argumentu o tym, czy to jest, czy to nie jest propaganda, bo ja oglądam świetny film. Jak oglądam Smoleńsk, to jedyny argument, który jest wobec niego akuratny, to taki, że to jest propaganda, bo poza tym to jest po prostu bardzo zły film. Proszę Państwa, i to jest też pytanie do Państwa, czy jakość filmu artystyczna, czy ona przesądza, czy też idea, czy też misja, o której rozmawialiśmy, która też może przyświęcać się treści. I to są dwie różne rzeczy, dlatego ja to złożyłam. Dobrze. Mamy też kolejne pytania. No i teraz właśnie. Rozmawialiśmy troszeczkę o tym, ja opowiadałam o swoim macierzyństwie. I pani droga Bania pyta. Pani Moniko, proszę zapytać szanownego gościa, wszystko z dużej litery. Dziękuję bardzo. Jak wyglądała jego droga do antynatalizmu? Pozdrawiam serdecznie. Nie jestem antynatalistą jakimś szalonym i zagorzałym. Ja mogę też powiedzieć, co to jest. Tak. Właśnie. Antynatalizm to pogląd, który... W bardzo dużym skrócie, jeżeli jakoś to przekręcę, to wybaczcie, bo też nie jestem specjalistą. Ono oznacza, że najgorszą rzeczą, jaka przytrafiła się Ziemi, jest człowiek i że człowiek powinien dla dobra Ziemi jako ogromnego organizmu po prostu sukcesywnie, ale jednak ze stałą prędkością opuszczać tę planetę i tutaj nie myślę o wylocie na Marsa, tylko raczej po prostu sobie swobodnie obumierać. Jest to pogląd, który wypływa z kilku źródeł. No, są to
po części przesłanki klimatyczne i to jak działalność człowieka ziemię wyniszczyła, to jest po części stosunek człowieka do innych organizmów żywych, czy to flory, czy fauny. A po części oczywiście jest to stosunek, czy wpływ, wynik wpływu człowieka na drugiego człowieka na tej planecie. Jest to pogląd bardzo skrajny, delikatnie rzecz ujmując. Jego orędownicy twierdzą, że powinniśmy po prostu przestać się rozmnażać. Ci, którzy już zostali wydani na świat, powinni dożyć końca swoich dni, umrzeć i kiedy nas nie będzie, tutaj bardziej globalnie na to patrząc, czyli przestanie istnieć ten wielki szkodnik na planecie Ziemia, to ta znowu rozkwitnie, odżyje i będzie się miała lepiej. I to nie jest pana ideologia. Nie jestem aż takim... Znaczy nie mam aż tak spolaryzowanego poglądu, że uważam, że wszyscy powinni przestać się rozmnażać i... A w ogóle najbardziej skrajnym pewnie odłamem antynatalizmu byłoby to, że powinniśmy popełniać samobójstwa, tak żeby już nas nie było. Więc absolutnie nie. Natomiast ja patrzę na to nie patrzę teraz na antynatalizm, tylko na siebie w kontekście takim, że jak pani mnie pytała o dzieci, nie mam potrzeby posiadania dzieci. Mhm. Zawsze byli ludzie, którzy byli bezdzietni. Jedni z powodów czysto biologicznych, inni z wyboru. I od zawsze tacy byli. Ja jestem po prostu jednym z nich. Dodawanie tego do jakiejś bardzo hardkorowej, znaczy jakby wpasowanie to w tą bardzo hardkorową ideologię, nie, to nie o to chodzi. Natomiast wiem, że jest to jeden z elementów, który, czy ta ideologia jest jedną z takich bardzo skrajnych, które od jakiegoś czasu po prostu się pojawiają, tak? Mhm. Na świecie. I kolejne pytania. Czy jest pan, i to pyta pan Emigrate 1C, czy jest pan zadowolony z rozmowy z Andrzejem Dudą? Jaki ma stosunek do komentarzy od widzów, którzy dość często krytykują sposób wypowiadania się? To znaczy... Mój. Tak jest. Okay. To znaczy częste mówienie wow, okej, okay. Czy uważa pan, że mają rację, pracuje nad tym, mm-hmm. czy po prostu ma taki styl? Bo, wow. pan jest rzeczywiście dosyć młodzieżowy, tak bym to określił. Ja powiem w ten sposób najpierw. Wow, okej, okay. To może odpowiem. Pani Moniko. Pani Karol, słucham. Pani ma swój... bardzo elegancki styl prowadzenia rozmowy. Bardzo, powiedziałbym, akademicki, w takim sensie, że poprawny, elegancki. Jestem przekonany, że są osoby, którym nie do końca pasuje ten styl prowadzenia rozmowy. Ja mam taki, gdzie faktycznie czasem zdarza mi się użyć takich albo innych przerywników. Czasem nawet przeklinam. To zależy od gościa oczywiście. Tak, sporo też jest... To się zdarza, tak. Jest sporo wulgaryzmów, tak. Mam, w sensie ja nie jestem idiotą, wiem, że niektórym to może przeszkadzać, ale to jest też mój program, który ma w pewnym sensie kształt taki, jaki ma, dlatego że ja go prowadzę w takim stylu. Dla mnie najważniejsze jest, żeby mojemu gościowi w danej rozmowie nie przeszkadzał ten styl, który uprawiamy, rozmowy, żeby on się czuł dobrze, bo dla mnie to jest absolutnie, absolutnie najważniejsze. Więc jeżeli któremuś z moich słuchaczy, widzów przeszkadza jakiś element mojego prowadzenia rozmowy, to nawet nie mogę za to przeprosić, bo to nie jest moja, jakby to nie jest wina, to jest po prostu mój styl. Natomiast do pierwszego, czyli czy jestem zadowolony z rozmowy z Andrzejem Dudą? Absolutnie nie. Ale ja nie jestem zadowolony z rozmowy z każdym z polityków, z którymi rozmawiałem. W sensie, bo wiem, że mógłbym to zrobić lepiej. Wow, no, okej, okay, ale pewnie, jak? Że tak. Jak? Najbardziej podstawowa rzecz to jest oczywiście doświadczenie, które mógłbym mieć lepsze i które przez ten rok urosło. Wiem, że inaczej bym się przygotowywał teraz do tych rozmów, w sensie na pewno nie dawałbym tak elaborować każdemu z nich, nie tylko Dudzie. Nie ma szans. Wymyśliłbym sobie jakiś patent na to, żeby po prostu nie mieli tak lekko z tym, kiedy ja pytam o kolor biały, a oni mówią o tym, że Kosiniak-Kamysz to jest słaby polityk. Więc czy jestem zadowolony? Nie, absolutnie nie. Natomiast czy jestem jakoś kategorycznie niezadowolony? Też nie. To było na wtedy najlepsze, co potrafiłem z siebie wykrzesać. Natomiast na pewno każdą z tych rozmów teraz przeprowadziłbym w inny sposób, nieco.
Dobrze, jest sporo pytań rzeczywiście związanych z wojną idei. A ja pozdrawiam też... Szymona. No i ja również. Ale pan Gracjan 2000 pyta. Moje pytanie. Czy jest ktoś, kogo absolutnie nie zamierzasz nigdy w życiu do siebie zaprosić? Czy nie ma też nikogo takiego i każdego mógłbyś zaprosić do siebie na wywiad? Odpowiem tutaj trochę słowami Tomasza Stawiżyńskiego i to jest zasada, którą ja w pewnym sensie inkorporuję. Mianowicie nie widzę potrzeby, w sensie ja w ogóle nie widzę potrzeby, żeby zapraszać wszystkich, tak? No nie, to jest program autorski, zapraszam gości, których chcę zaprosić. Nie widzę potrzeby zapraszania osób, jeżeli wiem, że te osoby znane są z tego, że głoszą poglądy, które na przykład są faszystowskie. I dlatego Karol Paciorek nigdy nie, w przeciwieństwie do mnie, nie zostanie wpisany do brunatnej księgi? Tak jest. Wie pani, że to nie jest tożsame. No to nie wiem, jest tożsame. Ja wiem, że nie, to jest żart, był żart, ale... bo równie dobrze mógł pan być wpisany za rozmowę z Krzysztofem Bosakiem. Mhm. Ale kiedy on zaczął mówić o ideologii LGBT, to ja go po prostu poprosiłem, żeby wyjaśnił mi, czym coś takiego jest. Mhm. Nie był w stanie. Mhm. No a to są ludzie czy ideologie? To są zawsze ludzie. Ale czy nie jest tak, że są to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą pewne środowiska, a te środowiska również tworzą pewne ideologie. I jedno nie wyklucza drugiego. Ideologia wymagałaby jakiegoś rdzenia. Wymagałaby jakiegoś programu, jakiegoś koru. Nie mówię, że nawet w formie spisanej, ale czegoś, czego można się chwycić faktycznie. No nie? Ideologia faszystowska. Nie ma czegoś takiego. Nie udało mi się znaleźć czegoś takiego. Nie udało mi się znaleźć jakiegoś lidera, który by to spisał, czy głosiłby. Środowiska LGBT, ja rozumiem, że zrzeszają się po to. I tutaj bardziej bym powiedział, że to jest pewna forma skumulowania się dlatego, żeby wywrzeć wpływ na przykład dotyczący prawodawstwa w danym kraju. Zrzeszają się po to, żeby pokazać, że istnieją, że to są ludzie, którzy wcześniej za to, kim są, byliby w jakiś sposób szykanowani, a teraz, kiedy jest ich więcej, to mogą spróbować zmienić prawodawstwo i po prostu mieć bardziej godne życie w danym kraju. Więc ja to tylko w taki sposób jestem w stanie zinterpretować. I to dla mnie nie jest ideologia. W żaden sposób. Aha. Bo ja tak rozumiem, że powiedzmy związki partnerskie, za którym ja jestem bardzo, nie są czymś takim. Natomiast stwierdzenie, że istnieje kilkadziesiąt płci, czy to nie zaczyna być ideologią? Albo nawet teorią spiskową, tylko z lewej strony. A zawsze kiedy mówi się o teoriach spiskowych, zawsze mówi się o tych teoriach, które powstają po prawej stronie. Tego nie wiem. Ale proszę się przyjrzeć temu, żeby tak bez emocji, żebyśmy się nad zastanowili. Nie mam co do tego emocji. Jeżeli chodzi o płcie, to... Co do kilkudziesięciu płci, to wydaje mi się, że dużo... Tutaj powinien się powiedzieć ktoś, kto się zna na gender studies i pewnie są do tego doskonali rozmówcy. Ja mogę powiedzieć, jak ja podchodzę do takich elementów, których nie do końca nawet rozumiem, no nie? Czyli na przykład, jak pani mówi, że jest kilkadziesiąt płci, czy jest pan w stanie wymienić te płcie? No absolutnie nie. Natomiast kiedy w grę wchodzą życia pojedynczych ludzi, ich well-being, w sensie ich dobre życie w danym kontekście i to, czy oni mogą... Dobrostan, no właśnie, to jest to. I czy oni mogą jakoś stanowić o sobie, czy mnie przeszkadza, żeby te płcie... No nie mówimy wtedy o biologicznych płciach, tak? Tylko mówimy o płciach kulturowych, tak? Czy źle coś mówię? No, tak. Przepraszam, jeżeli coś ma to. Ale czy mnie przeszkadza, że one się tworzą, czy że są nazywane? Czy mi ktoś coś zabiera? Czy mnie ktoś zmienia przez to? Absolutnie nie. A czy tym ludziom daje się możliwość życia właśnie w tym dobrostanie? Tak.
Więc ja na to patrzę z taką z czułością jak do drugiego człowieka. Mm-hmm. Rozumiem. No. Pan Bartłomiej Bugowski pyta. Karol. O, czy jest... koledzy, dobrze. Czy, ale zna pan, czy tylko nie, po nie. Karol, tak? Czy z perspektywy czasu nie żałujesz zajęcia bardzo ostrego stanowiska w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji? I czy mógłbyś konstruktywnie wyjaśnić, czemu nie przypadasz? No. I tu znowu mamy Szymona w... Ale to już zostawmy Szymona. W każdym razie zajmijmy się kwestią z ostrego stanowiska w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. I w tego, co się pojawia też w innych pytaniach, których może nie przeczytam, czyli tego, dlaczego Karol Paciorek jest feministą, bo to się z tym bardzo ściśle wiąże. Wydaje mi się, że to kobiety powinny ocenić, czy jestem feministą, czy nie, bo chyba to one stanowią od tej definicji. Tak mnie musisz twierdzić. Jeżeli chodzi o ostre stanowisko, no to ono wypływa z faktu, że no nie jestem zwolennikiem zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Mhm. To jest tu samej podstawy tego. I w ogóle nie wchodzę tutaj w kontekst poprawności działania oraz istnienia obecnego składu Trybunału Konstytucyjnego. Tak? To nie wchodzę. Tylko ja mówię o tym samym wyroku i protestach z tego wypływających. Tak? Że to nie jestem zwolennikiem zaostrzenia prawa aborcyjnego. I to jest, jest moja motywacja. Nie ma ważniejszej. Pan Mariusz Woźnica pyta. Jak pan Karol reaguje na marksizm kulturowy? A co to jest? Co to jest marksizm kulturowy? Pan dobrze wie, panie Karolu. Nie. Tak. A pani wie? Tak. A może mi pani powiedzieć? Będzie mi łatwiej. Tak. Poproszę. Myślę, że pan Mariusz ma na myśli chociażby to, o czym gdzieś tam wspominaliśmy, czyli Culture Cancel, czyli to, o czym pan też mówił, o tym, jakim jest, czym jest gender. To jest marksizm kulturowy. Tak, myślę, że tak pan Marcin, jeśli znaczy pan Mariusz pyta i ja tak to rozumiem. No to jest, no bo jeżeli marksizm kulturowy to jest jakiś katalog elementów takich jak cancel culture, czy co tam było drugiego? Gender. No to ja wiem, że takie rzeczy istnieją. Są to raczej świeże raczej świeże koncepcje, które są dyskutowane i powinny być dyskutowane i istnieją. Jeżeli zaistniały, to prawdopodobnie nie są bezpodstawne. Natomiast ich kształt się tworzy, bo to są byty bardzo, bardzo świeże. No gender jest oczywiście dużo starsze niż cancel culture, ale... No. Już? Więc, no. Pan... Ja bym chciał takie dobre odpowiedzi tutaj, żeby było jasne. No tak, ale to tak jest, mam wrażenie, że trochę się pan tak asekuruje, ale z czym? W sensie, no, marksizm kulturowy, co mam powiedzieć? Znaczy, marksizm. Marksizm klasyczny polegał na tym, że grupą ciemiężoną była grupa osób, które mało zarabiają, dużo pracują, czyli są to robotnicy i chłopi. Natomiast marksizm kulturowy odszedł od tego myślenia ekonomicznego, zaczął ten marksizm kulturowy, czyli dotyczący kwestii obyczajowych i światopoglądowych. No tak, tylko że dla mnie, tak samo jak mówiliśmy o LGBT na przykład, dla mnie za tym wszystkim są ludzie, więc to jakby... Ja nie patrzę na to jak na właśnie jakąś ideologię czy jakiś nurt, tylko to należy roztrząsać sprawa po sprawie. Jeżeli w jakiejś sprawie kultura cancelingu zadziałała za ostro, na przykład... No to nie jestem, jakby nie podoba mi się to, tak? W sensie ona zadziałała wtedy źle. Ale być może jakieś jej elementy, wykluczenia ludzi, którzy popełnili złe rzeczy, a jeszcze kilkanaście lat temu mogliby cały czas czerpać benefity ze swojej pozycji społecznej pomimo tych czynów, i to może w jakiś sposób zadziałać, no to być może to jest jakieś wyjście. Natomiast nie mam absolutnie tutaj takiego podejścia, żebym bronił swoją piersią tych mechanizmów, bo uważam, że one są jeszcze absolutnie niedoskonałe. One się tworzą.
Mhm. One się tworzą i one mogą mieć w pewnym momencie sens. Może dojdziemy do jakichś takich sensownych... To jest trochę jak z Donaldem Trumpem na Twitterze i Facebooku, kiedy został zbanowany. Tak? Został skancelowany przez włodarzy Facebooka. Czy to było dobre? Pamiętam, że jak Pana zdanie było dobre. Tak, napisałem coś takiego na Twitterze i na całe szczęście wycofuję się z tego. W sensie to zostało mi to dość dobrze wytłumaczone, że to absolutnie nie było dobre, bo to może być kazus, który może zapoczątkować coś bardzo niepokojącego. Więc... Czyli cenzurę po prostu we wszystkim, tak? Na przykład, tak. Albo cenzurę wśród osób, które by punktowały coś niezgodnego z rządzącym Ameryką, no bo to głównie Amerykanie mają te portale, tak? Więc no absolutnie nie. Nie. To nie było dobre. Czyli pan zmienił zdanie. No, ale ja to popełniam błędów i to całkiem sporo w życiu. Jak większość z nas. Ale większość po 22. I to po koniaku, tak rozumiem. Pan Tomasz Jaskulłowski. Mhm. Dzień dobry pani Moniku i panie Karolu. Obojgu wam dziękuję za waszą działalność na YouTubie. Bardzo dziękujemy też panie Tomaszu. Pytanie z mojej strony następujące. Jaki jest pana pogląd na Kościół katolicki? Wiarę, czy może rozmowa z redaktorem Terlikowskim coś zmieniła w pańskim światopoglądzie? I jak pan ocenia tę rozmowę? Pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Jakie pytania jako były. Kościół było tak. Kościół, religia, Terlikowski i... no to się jakoś mieści. Są ogromne rzeczy. Moim gościem też był Tomasz Terlikowski i uważam, że to była jedna z najlepszych rozmów i uważam, że pana rozmowa również do takich się zaliczała. Ja uważam, że merytorycznie do Terlikowskiego nie mam jeszcze przez długi czas nie będę miał podejścia, że jeżeli miałbym wchodzić w takie hard właśnie klerykalne, kościelne tematy, czyli żeby dyskutować z nim o pismach, postanowieniach, bullach papieskich, interpretacjach katechizmu i tych rzeczach, w których on jest absolutnym specjalistą. Panie Karolu, więc... nie mamy takiej wiedzy przede wszystkim, jak pan No właśnie, więc jak ja mogę mieć do niego podejście? Takie, że dałem mu się wypowiedzieć, uważam, że to jest człowiek, który potrafi racjonalnie spojrzeć na Kościół i na wiarę, z której ten Kościół wypływa. Potrafi przede wszystkim widzieć wady w tym całym systemie, co jest już absolutnie do pochwały. Co sądzę o wierze? Uważam, że wiara jest... że każdy w coś wierzy. O, bardzo to skrócę. Uważam, że każdy w coś wierzy. O, no ale wie pan, jakie za tym będzie płynęło pytanie z mojej strony? Co ja wierzę? No, stwierdził pan bardzo kategorycznie, że każdy w coś wierzy. Tak, ale na pytanie, w co pan wierzy, jest pauza. No tak, no bo się zastanawiam. No tak, ja nie mam jakiejś... Pierwszy raz? Nie, bo to, co mi się pierwsze pomyślało, tylko nie wiem, czy ten wątek ma sens rozwoju. Ma, Jestem, dobrze, to odpowiem w ten sposób, co mi się pierwsze pomyślało. Jest taka wypowiedź, z którą się bardzo utożsamiam. Mianowicie, każdy w coś wierzy, ale to, w co każdy z nas będzie pokładać tę największą wiarę, to nas najbardziej zawiedzie. I tak jak ktoś będzie wierzył w Boga jednoosobowego, Boga Ojca, ktoś inny będzie wierzył w pieniądz, ktoś inny będzie wierzył w siebie, ktoś inny będzie wierzył w karierę, w urodę, w inteligencję, to na końcu nas zdradzi. Więc... A dlaczego? Nie wiem. Myśli pan, że osoby, które są głęboko wierzące, i mówię tutaj o wierze chrześcijańskiej, katolickiej, czy mają poczucie opuszczenia i zdrady? Na końcu. To się może wydarzyć nawet na końcu życia. Nawet powiedziałbym, że to raczej to są takie, że tego rodzaju refleksje to są refleksje dotykające na końcu życia, czy podczas jakiegoś rozliczenia życia. Mogłabym się zgodzić w wielu przypadkach, ale skąd pan to wie? A nie wiem, to jest moje przekonanie. Bo nie był pan na końcu życia. No, oczywiście, że tak. No, nie, ale w sensie wydaje mi się, że tak może być. No. Czy istnieje takie ryzyko, tak bym powiedziała. Ale... Jeżeli tak jest, to nie jest ryzyko, to jest wpisane w nasze życie. Nie, ale może być równie dobrze tak, że ktoś, odchodząc z tego świata, będąc głęboko
przekonanym, że całe swoje życie poświęcił takim sprawom, które w tym drugim życiu, jeśli chodzi o wiarę, zostaną w jakiś sposób gratyfikowane. Myślę, że bardzo wielu osób odchodzi z takim przekonaniem. W porządku. Czyli to nie jest tak, że każdy na końcu drogi, tak jak pan powiedział no, przed chwilą. Ja nie mówię, w sensie ja nie mogę powiedzieć za każdego, tak? No bo tu na pewno mówię wiele rzeczy, z którymi się duża część osób nie będzie zgadzała. Ja uważam, że to jest moje przekonanie. W sensie, że jakby w ogóle zawierzenie w cokolwiek, to jest takie rozgraniczenie, w sensie wiara i zawierzenie, tak? Bo ja mogę wierzyć, nie wiem, w kosmos, w naturę, mogę wierzyć w życie, ale to jest czymś innym niż zawierzenie tej rzeczy. Czyli uznanie jej za większą ode mnie o tyle, że to jest jedyna, to jakby bez tego ja nie mogę stanowić o sobie, czy bez tego jestem nieistotny. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem, ale to są bardzo trudne rzeczy. No pewnie, że trudne. No, ja dlatego, nie mam takich super... Ale dlatego, że pan tak odpowiada z takim przekonaniem, dlatego jakby to drąży. Dobrze, dlatego, bardzo, że, oczywiście. Bo ja wiem, że nie wiem po prostu. I tak. I jedyne, co wiem, że przed chwilą tutaj mój przyjaciel wszedł i powiedział, że nam się kończy czas na karcie. W związku z tym chciałabym chyba wobec tego na koniec pana mistera pan Jakub zapytać, czy dać szansę, żeby pan odpowiedział na to pytanie. Dobrze. Wielki szacunek za zaproszenie dla pani Moniki i za przyjęcie zaproszenia dla pana Karola. Lubię oba podcasty, widzę jednak, że ich publiczność raczej się nie przenikają, a nawet nie lubią. Dlatego super, że dojdzie do tego spotkania. Dla pana Karola miałbym pytanie ogólne. Prośbę o komentarz w sprawie polaryzacji. Czy warto rozmawiać? Dlaczego przyjął zaproszenie? I co sądzi o tym, to już jakby druga część, co sądzi o tym, że Adrian Zandberg mimo licznych zaproszeń odmawiał udziału w programie pani Moniki? Podsumowując, według Karola, kto z kim powinien rozmawiać i jak? Kto z kim nie powinien rozmawiać i dlaczego? Pozdrawiam i z niecierpliwością czekam na materiał. Również pozdrawiamy. Również ja też z niecierpliwością czekam na odpowiedź naszego gościa. Ja cały czas słyszę ten zegar upływających ostatnich minut, więc się streszczę bardzo. Uważam, że naprawdę należy rozmawiać. Co do Adriana Zandberga, no to nie odpowiem na to. No, mam nadzieję, że się kiedyś pojawi. A pan zapraszał? Ja go kiedyś zaprosiłem tak bardzo bez daty. W sensie on mi odpowiedział, że teraz nie ma czasu i miałem to podbić i potem... Mnie też odpowiadał, że... Znaczy jego asystenci odpowiadali, bo... No to nie, ja do niego często... na Instagramie zagadałem. A, mnie asystenci odpowiadali, że na razie nie ma czasu, a potem przeczytałam w Newsweeku, że nie ma zamiaru być przerównikiem wśród prawicowych gości. To już mamy odpowiedź na to pytanie już, tak? Ale dla pana zostawiamy, czy warto rozmawiać? No tak, no. W sensie bez tego nam się nic nie uda sensownego. Bo też tak, już tutaj w skrócie, że ze względu na to, że jesteśmy pośpieszani, bo też pojawiają się takie pytania, że pan... Pospieszalski. Tak, warto rozmawiać. I pośpieszalski, czyli pośpieszamy się tutaj już teraz. Ponieważ... Jakby takie jest pytanie, że pan jakby przebywa w pewnej bańce, pomijając te wybory prezydenckie. A pani też? Nie, ja mam gości i pana Mencena i pana... Każdy jest w bańce, tylko nie ja. Wie pan co? No mnie też był Bosak. No ale powiedziałam, pomijając kwestie wyborów prezydenckich, jednak u pana zdecydowana większość osób jest... o podobnych przekonaniach jak pan, czyli bardziej jednak w stronę lewicy, prawda? No tego się pan nie wyrzeka przecież. Okej, okay. No jeżeli to jest tak istotne, żeby to osadzić, tak? Żeby to nazwać i ktoś tego tak bardzo potrzebuje, ja bardzo rzadko pytam moich gości o poglądy, więc nie wiem, z czego to wypływa. To wypływa bardzo mocno z pewnych przekonań widzów, ale w porządku, no jeżeli tak uważają, no okej. Okay. Jedna rzecz, bo to się pojawiło w ogóle, jak nie nagrywaliśmy w trakcie, sobie w przerwie rozmawialiśmy. Na papierze, ja nie, proszę ja, Państwa. Tak jest. Ja nie prowadzę moich rozmów na zasadzie kontry. W sensie ja rozmawiam z ludźmi, z którymi właśnie chcę może przedyskutować rzeczy, z których wiem, że być może się zgadzamy, jakoś to jeszcze podgłośnić. Nie? Więc może to z tego wynika. Aha. No.
Ale to, no nie wiem, nie analizuję tego. Ja w ogóle mam ogromną kolejkę gości, które się mają u mnie pojawić i pojawią w najbliższym czasie. Więc... Pojawiło się pytanie, teraz już nie mamy czasu, żebym zajrzała w pytania. Czy zaprosi pan Rafała Ziemkiewicza? Chyba nie wiem, o czym miałbym z nim rozmawiać. O. Nie zastanawiałem się nad tym nigdy, tak? Więc to jest takie pytanie, jak powiem nie, to no, nie chcę już go zaprosić, bo nie. A jak powiem tak, to będzie to jak tak wisiało w powietrzu. A jeżeli ja nigdy nie będę wiedział, o czym chciałbym z nim porozmawiać, to jest mój program, moje zasady. Zapraszam sobie ludzi, gadamy. Czyli nie wiadomo. Jest miło. Nie wiadomo, nie, nie mam pojęcia. Nie wiadomo. Dobrze, panie Karolu. Dziękuję bardzo w ogóle. To ja bardzo dziękuję. Naprawdę było bardzo ciekawie. Nie mam zielonego pojęcia, jaki wydźwięk ma ta rozmowa, szczerze. Ja myślę, że bardzo, bardzo różny to, co będzie u mnie wśród moich widzów, będzie inne niż to, co jak mam nadzieję, że również pan wrzuci swoim widzom. Będzie pan polecał ten program i myślę, że tutaj mogą się skrzyżować. W ogóle jak tutaj sobie tak rozmawialiśmy, to ja czułem, że to była taka trochę taka wojna idei. Szymon, pozdrawiamy. Teraz już pani wie. Tak. Dziękuję panie Karolu bardzo. Dziękuję. I również państwu dziękuję. Oczywiście czekam na komentarze. Dużo, dużo, dużo komentarzy. W stosunku do mojej brunatnej koszuli również. Do zobaczenia.